Nachdem wir uns gestern mit der Zukunft der Versammlung oder Kirche beschäftigen durften, po tym, jak wczoraj było darowane nam zajmować się przyszłością Kościoła, albo inaczej mówiąc, przyszłością zgromadzenia, wobei wir gesehen haben, dass wir unterscheiden mussten zwischen der Kirche oder der Versammlung, die der Herr Jesus baut, i zauważyliśmy to, że musimy rozróżniać pomiędzy nominalnym kościołem a tym zgromadzeniem, które założył Pan Jezus, die einem herrlichen Ziel entgegengeht, które zdąża do tego wspaniałego celu, und dem System, was der Mensch erbaut hat, a ten system, który człowiek zbudował, dass der Herr Jesus ausspeien wird aus seinem Munde, ten system zostanie wypluty z ust Pana Jezusa, damit es dann gerichtet wird. W tym celu, aby był osądzony. So wollen wir uns heute mit der Zukunft Europas beschäftigen. Dzisiaj chcielibyśmy najpierw zająć się rozważaniem na temat przyszłości Europy. Wobei wir uns vor Augen halten müssen, dass Europa über viele Jahrhunderte, ale musimy zawsze to mieć przed sobą w pamięci, że przez wiele stuleci Europa das Gebiet war, wo das Christentum zu Hause war. Była terenem, w którym siedzibę swoją miało chrześcijaństwo. In Europa ist gleichsam das Heidentum ganz zurückgedrängt worden und alle Länder sind christianisiert worden. Europa jest tą częścią świata, w której pogaństwo zostało całkowicie wyparte i wszystkie kraje zostały objęte chrześcijaństwem. Und darum trifft auch Europa eine besondere Verantwortung. I dlatego Europę dotyczy szczególnego rodzaju odpowiedzialność. Weil in diesen Ländern das Evangelium über Jahrhunderte bekannt war. Dlatego, że w Europie była znana Ewangelia przez długie stulecia. Ich möchte zu Anfang einen historischen Rückblick der letzten Jahrzehnte geben. Chciałbym teraz przedstawić historyczny przegląd ostatnich dziesięcioleci, w jakich my żyjemy. Wo wir das Zusammenwachsen Europas nach dem Zweiten Weltkrieg erkennen werden. Gdzie będziemy widzieli połączenie się Europy po zakończeniu II wojny światowej. Ja, liest du einfach vor. W 1946 roku Churchill powiedział w Zurychu: pozwólcie powstać Europie. W 1947 roku USA przygotowuje plan Marshalla dla odbudowy Europy. W 1949 roku 19 europejskich państw tworzy Radę Europy. W 1951 roku 6 europejskich państw tworzy EGKS, Europejskie Stowarzyszenie Węgla i Stali. Möchte noch dazu sagen, dass diese EGKS deswegen gegründet wurde. Chciałbym do tego powiedzieć, że to stowarzyszenie EGKS zostało z tego powodu założone, um eine Kontrolle über diese Basismaterialien zu haben, aby mieć kontrolę nad tymi materiałami podstawowymi, czyli surowcami, die zur Herstellung auch von Kriegsgütern ganz wichtig waren, które były istotnymi elementami dla produkcji sprzętu wojskowego. Man wollte verhindern, dass ein Land noch einmal gleichsam unbeobachtet sich so aufrüsten konnte, wie es Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg getan hat. Chciano zapobiec takiemu zdarzeniu, aby jedno z państw europejskich mogło wyposażyć się w sprzęt wojskowy, jak to uczyniły Niemcy przed I wojną światową. W 1957 roku
25 marca utworzono EWG, Europejską Wspólnotę Gospodarczą, oraz Euratom, Europejskie Stowarzyszenie Atomistyki w Rzymie. Rechts unten sehen wir das Kolosseum in Rom. Po prawej stronie, na dole, widzimy ruiny Koloseum w Rzymie. 1958 roku z EGKS, EWG i Euratom powstaje EG, Wspólnota Europejska i Europejski Parlament. W 1989 roku, 9 listopada, upada mur berliński. Następuje otwarcie granic Europy. Stary kontynent budzi się. W 1992 roku, 31 grudnia, następuje otwarcie rynku europejskiego. 1993 roku, 1 listopada, Wspólnota Europejska przeradza się w Unię Europejską na podstawie traktatu z Maastricht. W 2002 roku, 1 stycznia, wprowadzono wspólną walutę euro. W 2004 roku, 29 października, podpisano traktat akcesyjny w Rzymie. Quo vadis, Europo? Dokąd idziesz, Europo, po łacinie? Franz Blankert, szwajcarski sekretarz, skomentował to następująco. Powinno zostać zawiązane Święte Rzymskie Królestwo Państw Europejskich. Wenn wir, das war Geschichte der letzten 50 Jahre. Tak wyglądała historia ostatnich 50 lat. Aber wenn wir die Zukunft Europas wirklich verstehen wollen, ale jeżeli my chcemy rzeczywiście rozumieć przyszłość Europy und wie es weitergeht, i jak to dalej będzie się toczyło, dann müssen wir wieder zur Bibel greifen. To musimy z powrotem sięgnąć do Biblii. Und dann müssen wir erst wieder einmal ganz weit zurückgehen. I najpierw musimy bardzo daleko wstecz sięgnąć. Ich werde mich vor allem auf zwei Bibelbücher beschränken bei den Ausführungen. Ja najpierw ograniczę się w czasie wykładu tylko do dwóch konkretnych ksiąg biblijnych. Und zwar am Anfang auf das Buch Daniel. A mianowicie na początku do księgi proroka Daniela. Und am Ende vor allem auf das Buch der Offenbarung. A na koniec przede wszystkim do księgi Objawienia. Sen Nabukadnezara, według Księgi Daniela, 2 rozdział, 32 wiersz, 35. Obraz przedstawiał głowę z czystego złota, pierś i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy po części z żelaza, po części z gliny. Nebukadnezar, der erste Beherrscher des babylonischen Weltreiches, hatte einen Traum gehabt. Nebukadnezar, ten pierwszy panujący król nad wielkim królestwem babilońskim, miał pewnej nocy szczególnego rodzaju sen. Beim Aufwachen hatte er den Inhalt des Traumes wieder vergessen. Er wusste nur, er hatte geträumt. Gdy obudził się, to zapomniał treść tego snu, wiedział tylko, że śniło mu się coś ważnego. Und er konnte sich irgendwie auch dunkel entsinnen, dass dieser Traum nicht ein alltäglicher Traum war. I on tylko mógł przypomnieć sobie, że ten sen to był szczególnego rodzaju, nie taki, jak codziennie się zdarza. Er befragte seine Weisen, was er geträumt habe, sollten sie ihm sagen. On pytał wszystkich swoich mędrców,
żeby mu powiedzieli, co on śnił, aby mu powiedzieli. Aber sie waren dazu natürlich nicht in der Lage. Ale naturalnie oni nie byli w stanie mu to powiedzieć. Aber Daniel, der am Anfang in die babylonische Gefangenschaft weggeführt worden war mit einigen anderen. Ale Daniel, który został uprowadzony z wieloma innymi z Izraela do niewoli babilońskiej. Gott zeigt ihm, nachdem sie gebetet haben, was Nebukadnezar geträumt hat. To gdy pytano Daniela o to, Bóg pokazał mu, co ten Nabukadnezar śnił. Und gibt Daniel auch die Deutung des Traumes. I również Bóg darował też i Danielowi wykład, czyli znaczenie tego snu. Beides, sowohl den Traum selbst, als auch seine Deutung, tut dann dem König Nebukadnezar kund. Obydwie te rzeczy, czyli sam sen i znaczenie tego snu, wyjaśnił królowi Nabukadnezarowi. Nebukadnezar hatte also von einem Standbild geträumt. A więc Nebukadnezar śnił o pewnego rodzaju posągu, das aus verschiedenen Materialien aufgebaut war. Który został zbudowany z różnorodnych materiałów. So wie es uns der Text hier sagt. Tak, jak tutaj to oglądamy zgodnie z tym tekstem. Ich möchte jetzt noch nichts zu der Deutung sagen. Nie chciałbym mówić nic teraz na temat znaczenia tych poszczególnych części, sondern von einem zweiten Traum sprechen, ale chciałbym mówić o drugim jego śnie, den nicht Nebukadnezar hatte. Chciałbym mówić o innym, drugim śnie, który nie miał akurat Nebukadnezar, sondern Daniel selbst einige Jahre später. Ale miał go osobiście Daniel i to kilka lat później. Diesen Traum finden wir geschildert in Daniel 7. Ten sen mamy opisany w Księdze Daniela w 7 rozdziale. Er sah in diesem Traum nacheinander vier Tiere. On w tym śnie widział po sobie następujące obrazy czterech różnych zwierząt. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła. Wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Damals, wie heute, galt der Löwe als der König der Tiere. W tamtych czasach, jak również i dzisiaj, lew jest uważany jako król wśród zwierząt. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra i powiedziano mu: wstań, jedz dużo mięsa. Ich möchte hier auf zwei Dinge aufmerksam machen, die wir uns merken sollten. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które powinniśmy zapamiętać. Es wird gesagt, dass der Bär sich auf der einen Seite aufgerichtet hat. Jest tutaj powiedziane, że ten niedźwiedź był z jednej strony podniesiony. Und das zweite, auf das ich hinweisen möchte, ist, dass ihm gesagt wird, dass viel Fleisch fressen soll. I drugą rzecz, którą chciałbym wspomnieć, to to, że powiedziano mu, aby wstał i jadł dużo mięsa. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Bei diesem Tier möchte ich darauf hinweisen, der Pardel oder der Leopard ist ein sehr schnelles Tier. Co do tego zwierzęcia chciałbym wspomnieć, że pantera albo leopard to są zwierzęta bardzo szybkie. Und dann möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Tier vier Köpfe hatte. I na to chciałbym wskazać uwagę, zwrócić uwagę, że to zwierzę miało cztery głowy. Auf alle diese Dinge werden wir noch zurückkommen. Na wszystkie te szczegóły będziemy jeszcze wracać z powrotem i o nich mówić. Wenn wir jetzt zu dem letzten Tier kommen, möchte ich bemerken,
Gdy przejdziemy do tego ostatniego zwierzęcia, to chciałbym najpierw zwrócić uwagę na to, dass die Bibel uns nicht berichtet, aus von welcher Art dieses Tier kommt. Że Biblia nam tego nie pisze, jakiego rodzaju było to zwierzę. Wie das bei den drei Tieren vorher war. Tak jak to było w przypadku tych trzech poprzednich zwierząt. Wir wissen, was ein Löwe ist. Bo my wiemy, kim jest lew. Was ein Bär ist. My wiemy, kim jest niedźwiedź. Und was ein Leopard ist. I wiemy, kim jest pantera czy leopard. Aber von diesem vierten Tier heißt es nur, dass es schrecklich und sehr stark war. Ale o tym czwartym zwierzęciu jest napisane, że było straszne i bardzo silne. So dass wir keine Ahnung haben, wie dieses Tier ausgesehen hat. Także nie możemy mieć w tym momencie wyobrażenia, jak to zwierzę wyglądało. Und ich habe irgendein Tier jetzt hier genommen. Ja po prostu wziąłem jedno z następnych przypadkowo wybranych zwierząt. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę. Straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne, żelazne zęby. Pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Hier möchte ich darauf hinweisen auf die großen eisernen Zähne. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na potężne żelazne zęby. Es muss wohl ein Tier gewesen sein, das Daniel selbst nicht kannte. Z pewnością było to tego rodzaju zwierzę, jakiego nawet sam Daniel nie znał. Sonst hätte er sicher den Namen irgendeines Tieres genannt. Bo z pewnością wymieniłby nazwy jakiegoś zwierzęcia. Es war nur verschieden von all den anderen Tieren. Było po prostu różne, inne niż te poprzednie zwierzęta. Und dann möchte ich darauf hinweisen, dass es 10 Hörner hatte. A następnie chciałbym na to zwrócić uwagę, że to zwierzę miało 10 rogów. Dieser Traum Nebukadnezars mit diesem Standbild. I ten sen Nebukadnezara z tym posągiem, który żeśmy poprzednio oglądali. Und der Traum Daniels über die vier Tiere. I ten sen Daniela na temat tych czterech zwierząt beziehen sich auf die gleiche Sache. Dotyczą tej samej sprawy. Auf eine Abfolge von großen Reichen. A mianowicie dotyczą następstw, jakie powstały po wielkich królestwach. Während bei dem Standbild mehr im Vordergrund steht, was Weltbeherrscher nach den Gedanken Gottes eigentlich sein sollten. Jeśli chodzi o ten posąg, to w zasadzie na jego podstawie możemy zobaczyć, jak według myśli Bożej mieli wyglądać ci panujący nad tymi królestwami. Nämlich mit Weisheit begabte Herrscher. Mianowicie byli to, mieli to być panujący, którzy byli obdarzeni mądrością. Die mit Einsicht ihre Reiche verwalten. Którzy z wielką mądrością, którzy z wielką mądrością rządzili swoimi krajami. Zeigen uns die Tiere mehr, wie diese Reiche wirklich dann waren. To te zwierzęta bardziej nam pokazują w swojej postaci, jakiego rodzaju były to królestwa. Grausam und menschenverachtend. Mianowicie okrutne i gardzące człowiekiem. Wir wollen jetzt zu der Deutung dieses Doppelbildes kommen. I teraz przejdźmy do znaczenia tych dwóch rodzajów widzenia. Die Deutung beginnt damit, dass Daniel zu Nebukadnezar sagt in Bezug auf seinen Traum. Znaczenie tego jest takie, że Daniel w związku z tym snem, jaki widział Nebukadnezar, powiedział do niego: Du bist das Haupt von Gold. Ty jesteś tą głową ze złota. Also das Haupt von Gold dieses Standbildes. A więc ta głowa ze złota w tym posągu stellt dasselbe dar wie der Löwe, dieser geflügelte Löwe.
przedstawia dokładnie to samo, co ten uskrzydlony lew, das babylonische Weltreich. A mianowicie Światowe Królestwo Babilonu. Ich möchte dazu sagen, dass es durchaus vor dem babylonischen Weltreich schon Reiche gegeben hat, die auch in der profanen Geschichte den Titel Weltreich tragen. Chciałbym jeszcze też i na to wskazać uwagę, zwrócić naszą uwagę, że już przed tym Królestwem Babilonu były inne wielkie królestwa, które w popularnej historii też nazywane są światowymi. Zum Beispiel spricht die profane Geschichte schon von dem assyrischen Weltreich. Na przykład historia wspomina nam o Królestwie Asyryjskim. Aber während dieser Zeit des assyrischen Weltreiches bestand noch das Volk Israel in einer gewissen Freiheit und da war noch der Tempel in Jerusalem. Ale podczas panowania tego Królestwa Asyryjskiego Izrael cieszył się wolnością i w Izraelu stała jeszcze na swoim miejscu świątynia. Assyrien hatte zwar das Nordreich in Gefangenschaft geführt. Wprawdzie Asyryjczycy uprowadzili północne Królestwo Izraela do niewoli, aber Gott wohnte noch in der Mitte des Südreiches im Tempel. Ale Bóg mieszkał jeszcze w świątyni tego południowego królestwa Judy. Für Gott beginnt die Zeit der Nationen erst mit der Zerstörung des Tempels. Dla Boga rozpoczął się czas narodów od momentu zburzenia świątyni w Jerozolimie, den Nebukadnezar zerstört hat. Którą zburzył właśnie król Nebukadnezar. Und darum wird dieses Reich als das erste Weltreich gesehen. I dlatego to królestwo jest widziane jako pierwsze światowe królestwo. Dieses Weltreich war nicht sehr groß, wie diese Skizze zeigt. To królestwo, tak jak to szkic tutaj pokazuje, nie było zbyt wielkie. Es umfasst die Gegend um den Euphrat und den Tigris. Mianowicie obejmowało te tereny na wzdłuż rzek Tygrys i Eufrat, den Norden des heutigen Saudi-Arabiens, a następnie północ obecnej Arabii Saudyjskiej und die Küste des östlichen Mittelmeeres, i wybrzeże wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego. Dieses Reich hatte nicht sehr lange Bestand. Te królestwo nie trwało zbyt długo. Wir sehen unten den ersten und den letzten Herrscher dieses Reiches und die Jahreszeit. Właśnie na dole mamy podanych pierwszego i ostatniego króla tego królestwa, czyli Nebukadnezara i Belsazara. I po lewej stronie widzimy lata, w jakich oni panowali. 587 do 543 przed naszą erą. Also nur etwas mehr wie 40 Jahre. A więc widzimy, że to królestwo istniało tylko troszeczkę więcej niż 40 lat. Wir wissen, dass dann dieses Reich abgelöst wurde durch das nächste Weltreich. Wiemy dobrze też i o tym, że następne, że to królestwo zostało też i zastąpione przez następne wielkie królestwo, das dargestellt wird in der Brust aus Silber, które zostało zobrazowane w postaci tych piersi wykonanych ze srebra, beziehungsweise durch den Bären, a również zobrazowane za pomocą tego niedźwiedzia. Wir erinnern uns vielleicht, dass es von dem Bären geheißen hat, dass sich auf der einen Seite aufrichtet. Przypominamy na pewno sobie, że opis dotyczący niedźwiedzia był tego rodzaju, że ten niedźwiedź był podniesiony jedną stroną. Die Beherrscher dieses Weltreiches stammten von zwei Stämmen ab, nämlich von den Medern einerseits und den Persern andererseits. Panujący nad tym światowym królestwem pochodzili od dwóch różnych plemion, plemienia medzkiego i perskiego. Die ersten Könige kamen aus dem Stamm der Meder.
Pierwsi królowie pochodzili z tego pokolenia medzkiego, Medów. Aber die letzten Herrscher und auch die, die die größte Bedeutung haben, kamen aus dem Stamm der Perser. A ostatni królowie i ci, którzy mieli największe znaczenie w tym królestwie, pochodzili z tego plemienia perskiego. Das heißt, auf dieser Seite hat sich gleichsam der Bär aufgerichtet, die Perser bekamen die Oberhand. I to oznacza właśnie to obrazowe znaczenie, że ten niedźwiedź jest podniesiony jedną stroną, bo ci Persowie zdobyli w tym królestwie większe panowanie, większą władzę. Dann erinnern wir uns, dass dem Bären gesagt wurde, steh auf, friss viel Fleisch. Również przypominamy na pewno sobie o tym, że do niedźwiedzia było powiedziane, wstań i jedz dużo mięsa. Wenn wir einen Blick auf die Karte werfen, dann sehen wir, warum das so ist. Gdy spojrzymy na mapę, to na pewno zobaczymy, dlaczego tak było powiedziane do niego. Dieses Reich ist viel, viel größer als das Medo-Persische, als das Babylonische Reich. To królestwo stało się o wiele, wiele większe niż królestwo babilońskie. Es umfasst Ägypten, obejmowało Egipt, die ganze Türkei, całą Turcję, geht sogar rüber auf das europäische Festland nach Mazedonien, przesunęło się nawet na kontynent europejski, na Macedonię, und erstreckt sich bis an den Indus. I rozciągało się aż do rzeki Indus na wschodzie. Dieses Reich hatte viel länger Bestand als das babylonische, nämlich etwa 200 Jahre. Te królestwo trwało znacznie dłużej niż babilońskie, bo około 200 lat. Kyros der Große, der erste Herrscher dieses Reiches, Cyrus Wielki, ten pierwszy władca tego królestwa, ist der Chorus aus der Bibel. To jest właśnie ten Cyrus, który jest wspomniany w Biblii. Derjenige, der den Auftrag gab, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Jest to ten Cyrus, który dał to polecenie, aby w Jerozolimie została odbudowana świątynia. Gott hatte also das babylonische Weltreich durch das Medo-Persische besiegen lassen. A więc to Bóg pozwolił na to, aby te królestwo babilońskie zostało zwyciężone przez Medo-Persów. Weil wollte, dass nach 70-jähriger Gefangenschaft sein Volk zurückkehrte. Dlatego, że Bóg chciał po 70-letniej niewoli babilońskiej wyzwolić swój lud z Babilonu. Chorus war sein Knecht. I Cyrus był jego sługą w wypełnieniu tego. Von dem ein Jesaja schon Jahrhunderte vorher prophezeit hat. To o nim już Izajasz setki lat wcześniej prorokował. Wenn ich die Zahl 333 lese, gdy czytam tą liczbę 333, dann denke ich an meinen Geschichtsunterricht in der Schule zurück vor vielen, vielen Jahren. To przypomina mi się pewna lekcja historii, którą prowadziłem w szkole przed wielu, wielu laty. Dort haben wir gelernt 333 bei Isus Keilerei. Keilerei heißt Schlägerei. Tam żeśmy wspominali o liczbie 333, która oznaczała pewną bitwę. Im Deutschen reimt sich das. W niemieckim języku to rymuje się. Und darum kann man sich das gut merken. I dlatego można sobie tą cyfrę dobrze zapamiętać. Dort fand die entscheidende Schlacht zwischen den Griechen und den Medo-Persern statt. Właśnie w tym roku odbyła się najbardziej znacząca bitwa pomiędzy Grekami a Medo-Persami, die den Untergang des Medo-Persischen Weltreiches besiegelte. Która stała się początkiem zaniku tego królestwa medoperskiego. Alexander der Große ist eine bekannte Persönlichkeit. Aleksander Wielki jest na pewno znaną osobistością.
Er lebte nicht sehr lange. On nie żył zbyt długo. Wahrscheinlich durch eine Tropenkrankheit hingerafft. Durch eine tropische Krankheit. Prawdopodobnie zmarł na jedną z chorób tropikalnych. Wir haben uns erinnert, dass hier, oder ich möchte erinnern an den Leopard, der ein schnelles Tier ist. Chciałbym teraz wspomnieć o tym, o tej panterze, która jest bardzo szybkim zwierzęciem. In wenigen Jahren hat Alexander der Große dieses riesige Medo-Persische Reich erobert. Gdyż w przeciągu niewielu lat Aleksander Wielki podbił te ogromne światowe królestwo Medów i Persów. Auf der Karte ist rot eingezeichnet die Heereszüge, die er gemacht hat in wenigen Jahren. Tutaj na tej mapie, na tle tego zdobytego terenu niebieskiego, za pomocą czerwonych, przerywanych linii i strzałek, pokazane są ruchy jego wojsk. An jeder Stadt, die auf diesen roten Linien eingezeichnet ist, fand eine Schlacht statt. I pod każdym z tych miast, które tutaj są połączone tymi czerwonymi kreskami, odbywały się bardzo wielkie bitwy. Er hat keine einzige Schlacht verloren. I Aleksander Wielki nie uległ ani razu w żadnej bitwie. In Windeseile hat er alles erobert. I to w przeciągu niewielu lat, tak jakby, jakby huraganowy wicher, on cały ten potężny kraj zdobył. Weil er aber so früh starb, konnte er dieses Riesengebiet nicht für längere Zeit zusammenhalten. Ale ponieważ tak młodo umarł, to nie był w stanie tego ogromnego terytorium objąć całkowicie pod swoje panowanie. Es wurde unter seine vier Generäle aufgeteilt. I to jego królestwo zostało podzielone pomiędzy jego czterech głównych generałów. Erinnern wir uns daran, dass Daniel diesen Leopard mit vier Köpfen sah. I przypomnijmy sobie o tym, że Daniel widział tą panterę jako zobrazowaną z czterema skrzydłami. Wir sehen hier die Aufteilung dieses Riesengebietes. Widzimy tutaj podział tego ogromnego terytorium. Das grüne Gebiet, das griechische Mutterland. Ten zielony teren to jest teren Grecji. Dann das braune Gebiet Mazedonien und der Beginn der Türkei. Następnie na wschód idąc teren Macedonii i teren zachodniej Turcji. Dann das riesige gelbe Gebiet. A następnie ten ogromny żółty teren. Und dann Ägypten, blau gefärbt, etwas nicht so günstig, weil das Mittelmeer auch blau ist. A następnie na niebiesko pokazany teren Egiptu. Może troszkę tak niekorzystnie, dlatego że zlewa się to z tą barwą tego Morza Śródziemnego. Po śmierci Aleksandra Wielkiego w roku 323 przed naszą erą królestwo podzielono na cztery części dla każdego z czterech generałów. Kassandros, Ptolemeusz, Lysimachos, Seleukos. Für das Volk Israel sind vor allem die beiden unteren Generäle ganz bedeutend. Dla ludu izraelskiego właśnie tych dwóch dolnych, na dole wymienionych generałów ma bardzo wielkie znaczenie. Wir kennen das sogenannte Ptolemäische Reich. Znamy tak zwane Ptolemejskie Królestwo. Es ist, wie gesagt, Ägypten. Tak jak już powiedziałem, jest to Egipt. Das Land, das im Süden von Israel liegt. A więc kraj, który znajduje się na południe od Izraela. Die Nachfolger von Seleukos hießen die Seleukiden. A ci następcy, potomkowie po Seleukosie, nazywani Seleukotami. Und Seleucyci. Und zwischen diesen beiden
Ländern eingekeilt liegt Israel. I pomiędzy tymi dwoma wielkimi krajami znajduje się Izrael jako taki mały klin. Der Fürst über Ägypten wird in der Bibel immer der Fürst des Südens genannt, der König des Südens. Ten król Egiptu zawsze nazywany jest w Biblii królem południa. Und der Beherrscher des Seleukidischen Reiches wird der König des Nordens genannt. A ten panujący nad tym terytorium Seleucydów jest nazywany w Biblii królem północy. Diese beiden Reiche haben sich später immer wieder bekämpft. I w późniejszych latach te dwa królestwa ciągle ze sobą walczyły. Und dazwischen lag Israel. A pomiędzy właśnie tymi królestwami zawsze znajdował się Izrael. Und viele Kapitel im Buche Daniel sind diesen Querelen zwischen diesem König des Südens und dem König des Nordens gewidmet. I wiele rozdziałów z księgi proroka Daniela właśnie jest poświęconych tym wyniszczającym wojnom pomiędzy królem południa a królem północy. Diese Prophezeiungen Daniels sind so sehr ins Detail gehend. Te proroctwa Daniela tak bardzo głęboko sięgają w szczegóły tej historii świata, dass die moderne Theologie nicht glauben kann, dass das zuvor geschrieben wurde. Że nowoczesna teologia nie jest w stanie w to uwierzyć, że to zostało już wcześniej przepowiedziane. Weil sie Prophetie nicht glauben können. Dlatego, że nie są w stanie uwierzyć w proroctwa biblijne. Aber für uns, die wir glauben, dass Daniel das geschrieben hat, ale dla nas, którzy wierzymy w to, co napisał Daniel, ist das nur ein Beweis davon, wie Gott alle Dinge im Voraus weiß, bis ins Detail hinein. To jest dowodem na to, jak Bóg o wszystkich rzeczach z góry już wie i to w najdrobniejszych szczegółach. Man kann diese Prophezeiungen Daniels auf links hinlegen und rechts die profane Geschichte. Można teraz po lewej stronie na stole położyć księgę proroka Daniela, a po prawej stronie wziąć sobie dokładną książkę historii współczesnej. Und Einzelheit für Einzelheit hat sich erfüllt. I stwierdzimy, że szczegół po szczególe wypełnił się to, co było przepowiedziane. Nun kommen wir zu dem vierten Weltreich. I teraz przechodzimy do czwartego światowego królestwa. Das diesem schrecklichen Tier entspricht mit den eisernen Zähnen, das alles niedergetreten hat. To królestwo, które było porównane do tego przerażającego zwierzęcia, które swoimi żelaznymi zębami wszystko niszczyło. Diese eisernen Zähne finden wir auch wieder bei dem Standbild, es sind die Schenkel aus Eisen. Jeśli chodzi o te zobrazowanie tych żelaznych zębów, to również to zostało zobrazowane w tym posągu, który widzimy po lewej stronie, mianowicie golenie wykonane z żelaza. Wenn wir auch in dem Standbild von oben nach unten eine Abnahme an Edelkeit der Metalle haben, gdy spojrzymy na ten posąg i będziemy patrzyli z góry w dół, to stwierdzimy, że te poszczególne metale z góry na dół coraz to mniej szlachetne są. Erz ist Kupfer. Das tutaj, in der Mitte ist Kupfer. Tutaj po środku widzimy, że biodra zostały wykonane z miedzi. So ist das Eisen zwar das unedelste Metall von diesen vieren. To widzimy, że wprawdzie żelazo jest najmniej szlachetnym metalem z pomiędzy tych trzech pozostałych i nawet mniej szlachetnym od miedzi. Aber bei weitem das härteste. Ale o wiele, wiele bardziej jest twardsze niż miedź. Und damit ist es ein Ausdruck dieser brutalen Gewalt, mit der die römischen Legionen ihr Weltreich erobert haben. A przez to jest zobrazowane, z jak wielką brutalnością legiony rzymskie zdobywały następne terytoria pod swoje panowanie.
Die römischen Legionen waren ein unwahrscheinlich diszipliniertes, ausgebildetes Heer. Rzymskie legiony to były wojska nieprawdopodobnie bardzo mocno zdyscyplinowane. Das mit dieser Disziplin jedes andere Heer besiegte. I które swoją dyscypliną zwyciężały wszelkie inne armie, gdzie wkroczyły. Was auffällig ist an diesem Weltreich, to, co możemy tutaj zauważyć, co dotyczy tego wielkiego światowego królestwa, ist, dass es gebietsmäßig ganz woanders liegt als die anderen vorherigen Weltreiche. Że to królestwo, jeśli chodzi o jego teren, to całkowicie w inny teren świata się przeniosło. Es ist um das Mittelmeer gruppiert. Widzimy, że to królestwo jest położone u wybrzeży Morza Śródziemnego. Dieses Weltreich hat auch gegenüber den anderen Weltreichen weitaus am längsten bestanden. I to królestwo w stosunku do innych królestw również i znacznie dłużej przetrwało w historii. Das Oströmische Reich ist erst 650 nach Christus untergegangen. To Królestwo Wschodnie dopiero 650 lat w naszej erze, czyli po Chrystusie, upadło. Ich weiß nicht, warum du da 27 hast. Ja, das ist Fehler. Ja. Das römische Weltreich, die Zahl 27 stimmt nicht, fing 300 vor Christus etwa an. Te Światowe Królestwo Rzymskie rozpoczęło swoje istnienie mniej więcej 300 lat przed Chrystusem. Niestety wkradł się w polskim tłumaczeniu błąd. Widzimy cyfrę 27, powinno być 300 przed naszą erą. Wobei es dann eine Dauer von fast 1000 Jahren erreicht hat. I widzimy z tego wyraźnie, że to królestwo istniało prawie że 1000 lat. Bo 300 przed naszą erą i 650 po Chrystusie. Natürlich war es 300 vor Christus noch auf Italien beschränkt. Naturalnie, jeśli chodzi o początek jego, to w roku 300 przed naszą erą było ograniczone tylko do terenów wokoło Włoszech. Hat sich aber dann Stück für Stück auf diese riesige Größe ausgebreitet. Ale w następnych latach kawałek po kawałku rozszerzyło się do tego ogromnego terenu. Wir wollen jetzt einmal die vier Gebiete, die vier Weltreiche auf einer Karte oder auf einem Bildschirm zusammen sehen. I teraz spójrzmy na te cztery światowe królestwa zobrazowane razem na jednej mapie. Und jetzt würde ich meinen Schülern eine Aufgabe geben. I w tym momencie w szkole dałbym uczniom moim zadanie do wykonania. Ob sie herausfinden können, ob diese vier Weltreiche Gebiete hatten, die gemeinsam waren, allen vier Weltreichen. Czy będą w stanie znaleźć wspólne terytoria, nad którymi te cztery różne królestwa panowały? Denn das römische Weltreich hört fast dort auf, wo die anderen angefangen haben. Bo możemy stwierdzić, że Rzymskie Królestwo dokładnie tam się rozpoczynało, gdzie inne królestwa poprzednie kończyły się. Aber ein Gebiet ist gemeinsam. Ale jeden teren jest wspólny dla wszystkich tych królestw. Der schmale Landstrich am Osten, östlichen Teil des Mittelmeers. Mianowicie wąziutki pas na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Und es ist nicht schwer zu wissen, was dort für ein Land liegt. I z całą pewnością nie jest trudne do zgadnięcia, jaki to kraj tam się znajduje. Dort liegt Israel und die Stadt Jerusalem. Tam znajduje się Izrael i miasto Jerozolima. Daran erkennen wir ganz deutlich, po tym możemy poznać bardzo dobitnie, dass dieses Gebiet der Nabel der Welt ist. A więc możemy po tym dobitnie poznać, że ten teren jest dosłownie pępkiem świata. So nennt die Bibel das. Tak Biblia nazywa ten teren. Und das sehen wir bis heute noch, dass das so ist. I to po dziś dzień możemy stwierdzić, że rzeczywiście tak jest. Das ist der kritischste Punkt der Erde. Gdyż to jest najbardziej krytyczny punkt całej Ziemi. Das ist das Land, was Gott gehört.
gdyż jest to kraj czy kraina, która należy do Boga. Darum dreht sich die ganze Weltgeschichte. I wokoło tego kraju kręci się cała historia świata. Das ist den großen Weltbeherrschern nicht bewusst. Z tym wielkim władcą tych królestw światowych było to oczywiście nieznane. Aber allein die Tatsache, dass das einzige gemeinsame Gebiet dieser vier Weltreiche, dieser Landstrich ist, zeigt es. Ale właśnie ta rzeczywistość, że tylko ten kawałek świata jest wspólną częścią tych wszystkich czterech królestw światowych. Jetzt machen wir Pause. Ale teraz zrobimy przerwę. 5 minut. Weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, dass das Standbild aus 5 verschiedenen Abschnitten bestand. Nie wiem, czy przypominacie sobie o tym, że ten posąg składał się z 5 różnych części. Wir haben inzwischen das Haupt. Geht nicht. Wir haben das Haupt von Gold. Mówiliśmy i widzieliśmy tą głowę wykonaną ze złota. Das babylonische Weltreich. Obrazującą Królestwo Babilońskie. Die Brust aus Silber oder der Bär, das medopersische Weltreich. I widzieliśmy też i te piersi wykonane ze srebra, czyli ten niedźwiedź, który obrazuje Królestwo Medoperskie. Die Lenden aus Erz oder der Panther, das griechische Weltreich. Biodra wykonane z miedzi albo pantera, czyli królestwo greckie. Und dann die Schenkel aus Eisen. A następnie golenie wykonane z żelaza. Das vierte furchtbare Tier. Zobrazowane za pomocą też i tego czwartego przerażającego zwierzęcia. Das römische Weltreich. Obrazujące te królestwo rzymskie. Das am Ende in das West- und Oströmische Reich auseinanderfiel. A na koniec to Królestwo Rzymskie rozpadło się na 2 części, na zachodnią i wschodnią część. Wo vielleicht die 2 Füße auch von sprechen, die das Standbild hat. I na to też die 2 Beine. I na to też wskazują obrazowo te 2 nogi tego posągu. Aber dann werden bei dem Standbild die Füße als 5. Teil noch extra genannt. Ale jeśli chodzi o ten posąg, to jako 5. część zostały wyodrębnione stopy. Sie sind zwar auch teilweise noch aus Eisen. One wprawdzie też są częściowo wykonane z żelaza. Aber vermischt mit Ton. Ale zmieszanego z gliną. Das Ganze ist natürlich nicht sehr haltbar. I tego rodzaju związek nie jest trwały. Aber Daniel hat nur 4 Tiere gesehen. Ale Daniel widział tylko 4 zwierzęta. Keine 5. On nie widział 5 zwierząt. Obwohl das Standbild 5 Abschnitte hat. Pomimo, że ten posąg miał 5 części. Da entsteht ein großes Fragezeichen. I dlatego po prawej widzimy ogromny pytajnik. Um das ein wenig besser zu verstehen, müssen wir jetzt noch etwas berücksichtigen, was der König Nebukadnezar auch geträumt hat. Aby to lepiej zrozumieć, musimy wziąć pod uwagę również i to, co król Nebukadnezar w swoim śnie widział. Lies den ganzen Text. Spojrzałem, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wieczne królestwo. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto? Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. D
Daniel spricht hier von einem ewigen Königreich. Daniel mówi tutaj o Królestwie Wiecznym, das in diesem Stein dargestellt ist, które zostało zobrazowane w postaci tego kamienia, der dieses Standbild an die Füße schlägt, który uderzył w ten posąg w stopy. Zwei Füße haben zusammen 10 Zehen. Dwie stopy razem mają 10 palców. Erinnern wir uns auch daran, dass dieses vierte Tier 10 Hörner hatte. Czy przypominamy sobie o tym, że czwarte zwierzę miało 10 rogów? Das sind schon so erste Hinweise. To już są pierwsze wskazówki na to. Aber dieses ewige Königreich ist noch nicht gekommen. Ale to wieczne królestwo jeszcze nie nadeszło. Damit ist auch die Zerschlagung dieses Standbildes noch nicht gekommen. I tym samym również i nie nastąpiło burzenie tego posągu. Und damit sind auch diese, haben die Füße ihre Darstellung noch nicht gefunden. I dlatego też i te stopy nie znalazły odpowiedniego zobrazowania. Denn an diese Füße schlägt ja der Stein. Bo wiemy, że w te stopy uderza ten kamień, der ein Bild des Herrn Jesus ist, który jest obrazem Pana Jezusa, der wenn er kommt, diese Füße zerstören wird und damit das ganze Standbild. Który gdy przyjdzie, uderzy w te stopy, a tym samym zniszczy cały ten posąg. Im Laufe der Geschichte haben Christen immer wieder versucht herauszubekommen, was diese Füße aus Ton sind. W przeciągu całej historii chrześcijaństwa wierzący ludzie próbowali zgadnąć, co przedstawiają te stopy wykonane z żelaza i gliny. Das geschah vor allem immer dann, wenn die Christen sehr bedrängt worden sind. Szczególnie działo się to wtedy, gdy chrześcijanie byli w okrutny sposób prześladowani. Dann haben sie gedacht, das können wir nicht mehr länger aushalten. I wtedy myśleli, nie jesteśmy w stanie już dłużej tego wytrzymać. Jetzt muss der Herr Jesus kommen. Teraz musiałby już przyjść Pan Jezus. Und dieser ganzen Not ein Ende machen. I musiałby zakończyć tą całą biedę naszą. So glaubten die Christen zu der damaligen Zeit um 300 nach Christus, dass der Kaiser Diokletian die Füße aus Ton sind. I też i ówcześni wierzący w czasach tego roku około 300 myśleli, że właśnie te stopy to jest ten cesarz Dioklecjan. Wir hatten ihn gestern schon, das war der letzte Kaiser, der die Christen verfolgte. Wczoraj żeśmy o tym wspomnieli, że on był ostatnim cesarzem, który prześladował chrześcijan. Aber der Herr Jesus ist noch nicht gekommen. Ale Pan Jezus nie przyszedł jeszcze. Also war Diokletian auch nicht das, was die Füße aus Ton sind. A więc ten Dioklecjan nie przedstawiał tego, co przedstawiają te stopy wykonane z żelaza i gliny. Der nächste große Herrscher, als nächsten großen Herrscher möchte ich Karl den Fünften erwähnen. Następnego wielkiego panującego człowieka chciałbym wymienić Karola Wielkiego. Piątego, przepraszam. Sein Reich war so groß, dass die Sonne dort nicht unterging. Jego królestwo było tak ogromne, że w tym królestwie nie zachodziło słońce. In seinen Tagen entdeckte Kolumbus Amerika. Za czasów jego panowania to Kolumb odkrył Amerykę. Und Karl der Fünfte beanspruchte das als zu seinem Reich gehörig. I Karol V twierdził, że i ten kraj należy do jego królestwa. Darum ging die Sonne in seinem Reich nie unter. I dlatego mówi się, że w jego królestwie słońce nigdy nie zachodziło. Wenn sie in Europa unterging, dann ging sie in Amerika auf. Bo wiadomo, że gdy słońce zachodzi w Europie, to wschodzi w Ameryce. Kaiser Karl der Fünfte war ein williges Werkzeug in der Hand des Papstes. Ten cesarz Karol V był bardzo ochotnym narzędziem w ręku papieży. In seiner Zeit er stellte seine Truppen zur Verfügung, um die Inquisition durchzuführen.
za czasów jego panowania chętnie stawiał do dyspozycji swoje wojska, aby brały udział w wielkiej inkwizycji. Denken wir daran, gestern 1517, kurz vor seiner Geburt, war der Thesenanschlag in Wittenberg von Luther. Przypomnijmy sobie, że wczoraj żeśmy mówili na ten temat, że w roku 1517, a więc jak widzimy na dwa lata przed jego narodzeniem, zostały przybite tezy Lutra na bramie kościoła w Wittenberdze. Hier wurden jetzt wahre Christen von Namenschristen furchtbar verfolgt. I rozpoczęło się okrutne prześladowanie prawdziwych chrześcijan przez chrześcijan, którzy byli tylko chrześcijanami z nazwy. Und auch sie warteten darauf, dass Christus dem ein Ende machen würde. I również ówcześni chrześcijanie bardzo tego oczekiwali, aby Chrystus zakończył ich cierpienia. Aber Christus ist noch nicht gekommen. Ale Chrystus jeszcze nie przyszedł. Auch Karl der Fünfte waren nicht die Füße aus Ton. A więc i Karol V nie był tymi stopami z żelaza i z gliny. Einer der nächsten Gewaltherrscher war Napoleon. Następnym potężnym panującym na świecie był cesarz Napoleon I. Er hat sich das ganze europäische Festland unterworfen bis hin nach Moskau. On podbił całą Europę sięgającą aż pod samą Moskwę. Es war eine leidensvolle Zeit für viele Menschen. A były to czasy pełne cierpień dla wielu różnych ludzi. Aber auch das sind nicht die Füße aus Ton. Ale również i on nie przedstawia tych stóp z gliny. Und unter dem Mann hat auch euer Volk sehr gelitten. Pod panowaniem tego człowieka również i wasz naród bardzo cierpiał. Er wollte ein tausendjähriges Reich errichten. On właśnie pragnął utworzyć na ziemi tysiącletnie królestwo. Unter ihm haben auch vor allem das Volk, irdische Volk Gottes sehr gelitten. Pod jego panowaniem właśnie też bardzo cierpiał ziemski lud Boży. 6 Millionen Juden sind umgebracht worden. A 6 milionów Żydów zostało zamordowanych. Aber auch er war nicht die Füße aus Ton. Ale również i on nie był tymi stopami wykonanymi z gliny. Die Frage ist, was ist denn dieses ewige Königreich? I powstaje pytanie, czym jest wieczne królestwo? Es gab Ausleger innerhalb der evangelischen Kirche. Byli tacy wykładowcy w ramach kościoła ewangelickiego. Die haben dieses ewige Königreich einfach geistlich gesehen. Geistig. Którzy te wieczne królestwo traktowali jako rzecz duchowa. Die haben das ewige Königreich gleichgesetzt mit dem Reich der Himmel. Oni traktowali za jedno te wieczne królestwo z królestwem niebios. Das Reich der Himmel, das ist jetzt. Te królestwo niebios trwa obecnie. Das ist der Bereich, wo das Christentum ist. A jest to ten obszar, na którym jest chrześcijaństwo. Aber das Reich der Himmel ist dadurch gekennzeichnet, dass der König im Himmel ist. Ale te królestwo jest scharakteryzowane tym, że król nad tym królestwem znajduje się w niebie. Nicht auf der Erde. A nie tutaj na ziemi. Darum heißt es Reich der Himmel. I dlatego jest nazwane tym Królestwem Niebieskim. Es ist zwar ein Reich auf der Erde, wprawdzie jest to królestwo ustanowione na tej ziemi, aber der König ist im Himmel. Ale król jego znajduje się w niebie. Aber in dem gleich in dem Traum hieß es, dass da der König auf die Erde kommt. Ale w tym śnie wiemy, że było napisane, że ten król przyjdzie na ziemię. Und der Herr Jesus hat gesagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. A Pan Jezus też powiedział o sobie, że moje królestwo nie jest z tej ziemi. Jedenfalls nicht politisch. Przynajmniej jeśli chodzi o rzecz, o kwestię polityczną. Und nicht im Moment. I w obecnym czasie tak nie jest. Und in dieser Weise sind auch wir nicht von der Welt. I też i my w ten sposób, w tym samym względzie nie jesteśmy z tego świata. Um jetzt zu verstehen, was die Füße von Ton sind. I aby teraz to zrozumieć, co to oznaczają te stopy wykonane z gliny?
müssen wir das Buch Daniel verlassen. Musimy opuścić księgę proroka Daniela. Und in das Buch der Offenbarung gehen. I musimy przejść do księgi objawienia. In Kapitel 13 sieht der Seher Johannes zwei Tiere. W 13 rozdziale ten widzący prorok Jan widzi dwa obrazy. Zuerst sieht er ein Tier aus dem Meer aufsteigen. Najpierw on widzi, że pewne zwierzę wychodzi z morza. Dieses wird in der ersten Hälfte von Kapitel 13 beschrieben. I to zwierzę jest opisane w pierwszej połowie 13 rozdziału. Und dann sieht er ein Tier aus der Erde aufsteigen. A następnie on zobaczył zwierzę, które wychodziło ze ziemi. Dieses Tier wird in der zweiten Hälfte von Kapitel 13 beschrieben. Opisane zostało ono w drugiej połowie 13 rozdziału. Das Tier wird uns vor allem im nächsten Vortrag beschäftigen. Tym zwierzęciem będziemy się zajmowali w następnym wykładzie. Widzenie Jana. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery. Jego nogi były jak u niedźwiedzia, jego paszcza jak paszcza lwa. Wir werden unwillkürlich an die Tiere von Daniel erinnert. Z całą pewnością bezwiednie przypominamy sobie te zwierzęta z proroctwa Daniela. Einmal, weil dieses Tier auch 10 Hörner hat. Po pierwsze dlatego, że te zwierzę też miało 10 rogów. Und dann sind Teile dieses Tieres von den Tieren, die Daniel zuerst beschrieben hat. A następnie w tym zwierzęciu możemy dostrzec też cząstki tych zwierząt pozostałych, które widział Daniel. Bloß genau in umgekehrter Reihenfolge. Ale w odwrotnej kolejności wymienione. Bei Daniel war es zuerst der Löwe. W przypadku Daniela najpierw była mowa o lwie. Dann der Bär. Następnie niedźwiedź. Dann der Panther. Potem pantera. Und dann das Tier mit den 10 Hörnern. A następnie ostatnie zwierzę z 10 rogami. Bei Johannes ist es genau umgekehrt. W przypadku Jana ta kolejność jest dokładnie odwrotna. Warum? Dlaczego? Für Daniel lag das alles in der Zukunft. Dla Daniela to wszystko, co on widział, to było przyszłością. Als er das Gesicht hatte, gdy on miał to widzenie, lebte er zu der Zeit, als das babylonische Weltreich war der Löwe. On żył akurat w czasie, gdy panowało babilońskie królestwo, czyli lew. Und dann kam der Bär. Następnie niedźwiedź przyszedł. Und dann der Panther. Potem pantera przyszła. Und dann das römische Weltreich, dieses furchtbare Tier. A następnie te rzymskie królestwo, które jest zobrazowane przez te okropne zwierzę. Johannes lebte zur Zeit des vierten Tieres. A Jan żył za czasów panowania tego czwartego zwierzęcia. Er schaut gleichsam zurück. I on patrzył na te zwierzęta wstecz. Und jetzt wollen wir einmal das vierte Tier von Daniel vergleichen mit diesem ersten Tier von Offenbarung 13. Und ich habe hier vier Punkte herausgegriffen. I teraz chcielibyśmy porównać te czwarte zwierzę z Daniela 7 rozdziału z tym pierwszym zwierzęciem z 13 rozdziału objawienia. Ja z tych opisów wyselekcjonowałem 4 punkty. Es kommt aus dem Meer. Wychodziło z morza. Es hat 10 Hörner. Miało 10 rogów. Ein Horn redet große Dinge. Miało róg, który wypowiadał wielkie rzeczy. Und es führt Krieg gegen die Heiligen. I prowadziło wojnę ze świętymi. I zwyciężyło ich. Alles das steht in Daniel 7. Wszystko to jest zapisane w księdze Daniela 7 rozdział. Von dem vierten Tier. O tym czwartym zwierzęciu. Und jetzt daneben das erste Tier von Johannes in Offenbarung 13. A teraz obok możemy zobaczyć opis pierwszego zwierzęcia z objawienia z 13 rozdziału. Wychodziło z morza, miało 10 rogów, wypowiadało wielkie rzeczy i bluźnierstwa, prowadziło wojnę ze świętymi i przemogło ich. Ich glaube, da muss man nicht da viel zu sagen.
Myślę, że niewiele trzeba do tego komentarzu. Die Übereinstimmung ist frappierend. Gdyż zgodność tych dwóch opisów jest frapująca. Und dann wird das noch klarer, wenn wir eine weitere Stelle hinzunehmen. I jeszcze bardziej to staje się jasne, gdy czwarte miejsce weźmiemy pod uwagę. Aus Offenbarung 17. Z Księgi Objawienia 17 rozdziału, 8 wiersz. Zwierzę, które widziałeś, było, już go nie ma, znowu wyjdzie z otchłani, pójdzie na zatracenie. Das vierte Tier Daniels, das war. Das römische Weltreich ist 650 nach Christus untergegangen. Czwarte zwierzę Daniela było, gdyż te rzymskie cesarstwo najpóźniej w roku 650 po Chrystusie przestało istnieć. Wir leben in der Zeit des zweiten Punktes. Es ist nicht da. My żyjemy w czasie tego drugiego punktu. Już go nie ma. Aber wir leben ganz am Ende dieser Zeit. Ale żyjemy już pod koniec tego czasu. Die Dinge beginnen sich schon wieder zu formieren. Gdyż rzeczy pomału zaczynają się już kształtować. Und der Moment wird kommen, wo dieses Tier plötzlich wieder da ist. I nadejdzie taka chwila, gdy te zwierzę nagle się pojawi. Aber nicht um noch einmal 950 Jahre zu regieren. Ale nie po to, aby ponownie 950 lat panować, sondern um innerhalb von ganz kurzer Zeit von 7 beziehungsweise 3,5 Jahren ins Verderben zu gehen. Aby, ale wyjdzie, czy pojawi się po to, aby w przeciągu niewielu lat, najwyżej 7, a nawet 3,5 pójść na zatracenie. Mir scheint, dass die Füße aus Eisen und Ton mit den 10 Zehen das vereinte Europa ist. Wydaje mi się, że te stopy, dwie stopy z 10 palcami wykonane z żelaza i gliny, to jest zjednoczona Europa. Es ist erst einige Wochen her. To działo się kilka tygodni temu. Da ist etwas ganz Besonderes passiert. Zdarzyło się coś bardzo szczególnego. Ich weiß nicht, ob manche das in der Zeitung verfolgt haben. Nie wiem, czy niektórzy z was to zauważyli w gazetach. Da ist der Ministerpräsident Sarkozy von Frankreich auf eine ganz eigenartige Idee gekommen. I wtedy minister z Francji Sarkozy, czy premier Francji Sarkozy wpadł na szczególnego rodzaju pomysł albo ideę. Das war für die Länder Deutschland und Großbritannien etwas überraschend. Dla takich państw jak Niemcy albo Wielka Brytania jego propozycja była całkowitym zaskoczeniem. Und hat manches Stirnrunzeln hervorgerufen. Stirnrunzeln. Aha. I wywołała u wielu polityków potężne zmarszczki na czole. Er will eine Allianz der Länder des Mittelmeeres. On powiedział, że trzeba utworzyć związek państw wokoło Morza Śródziemnego. Spanien und Italien haben sofort Beifall geklatscht. Hiszpania i Włochy natychmiast do tego z wielką ochotą się chciały przyłączyć. Gaddafi in Libyen auch. Gaddafi w Libii również chciał się do tego dołączyć. Und wenn das Wirklichkeit werden sollte, i jeżeli to miałoby się urzeczywistnić, dann haben wir sogar einen Bereich, to mielibyśmy przed sobą taki obszar, der genau mit dem römischen Weltreich übereinstimmt, który by dokładnie zgadzał się z tym rzymskim cesarstwem. Die Länder rund ums Mittelmeer. A więc wszystkie kraje wokoło Morza Śródziemnego. Sarkozy hatte dabei noch nicht an Israel gedacht. Sarkozy przy tym nie wspomniał, nie myślał o Izraelu. Und sein Außenminister hat ihn darauf aufmerksam gemacht. A jego minister spraw zagranicznych zwrócił mu na to uwagę. Worauf sich Sarkozy sofort bereit erklärte, da auch Israel zu integrieren.
I natychmiast Sarkozy na to się zgodził i powiedział, że również należy do tego związku wciągnąć Izrael. Diejenigen, die verstehen, welche eine Allianz zwischen dem ersten und zweiten Tier sein wird in Offenbarung 13. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, jaki jest związek pomiędzy pierwszym i drugim zwierzęciem opisanym w 13. rozdziale Objawienia, sehen, wie sich die Puzzlesteine zusammenfügen. To widzimy, jak te wszystkie pucle tej wielkiej układanki nagle pomału zaczynają się na swoje miejsce układać. Denn es ist schon wahr, Länder wie Schweden, Norwegen, Finnland und Großbritannien waren nie im römischen Weltreich gewesen. Gdyż to jest dla wszystkich jasne, że te północne państwa jak Finlandia, Szwecja, Norwegia czy Wielka Brytania nigdy nie należały do Cesarstwa Rzymskiego. Wir dürfen das abwarten. Możemy odczekać, co nastanie. Ja, ich mach weiter, das habe ich nachträglich mal eingefügt. Machen wir das. Wenn wir Offenbarung 13 sehen, wir haben in Offenbarung 11 bis 13 eigentlich drei Tiere. W tej Księdze Objawienia od 11 do 13 rozdziału w zasadzie oglądamy trzy zwierzęta. Wir haben den großen feuerroten Drachen. Oglądamy tam tego ogromnego, czerwonego, jak płomień ognia smoka. In Offenbarung 11. Opisanego w Objawieniu 11 rozdział. Ein Bild Satans. Jest to obraz szatana. Und dann haben wir das erste Tier. A następnie oglądamy te pierwsze zwierzę. Es ist das wiedererstandene römische Weltreich. Jest to na nowo powstałe wielkie cesarstwo rzymskie. Beziehungsweise dessen Haupt, dessen Herrscher. A w związku z tym cesarstwem widzimy w tym zwierzęciu zobrazowaną głowę panującą nad tym cesarstwem. Das zweite Tier, das aus der Erde aufsteigt. A drugie zwierzę, które pochodziło z ziemi. Im Moment will ich nicht mehr sagen, ist der Propagandaminister des Beherrschers des römischen Weltreiches. W tym momencie nie chciałbym więcej na ten temat mówić, jak tylko to, że jest to minister propagandy tego wielkiego cesarstwa rzymskiego. Das erste Tier ist die politische Macht. Pierwsze zwierzę to jest ta moc, potęga polityczna. Das zweite Tier vor allem eine religiöse Macht. A drugie zwierzę przede wszystkim ta moc, czy siła religijna. Dieser satanischen Einheit gegenüber steht die göttliche Einheit. I przeciwstawieństwem tej szatańskiej jedności jest ta jedność Boża. Dieser Propagandaminister, dieses zweite Tier wird folgendes machen. Ten minister propagandy, czyli drugie zwierzę, uczyni następującą rzecz. Es wird dafür sorgen, dass alle sich diesem politischen Führer unterwerfen. On będzie się o to starał, aby wszyscy podporządkowali się pod te przywództwo polityczne. Und diese Unterwerfung wird dadurch zum Ausdruck gebracht. A poddanie to będzie przez następującą rzecz wyrażone. Dass diese Menschen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn nehmen müssen. Że ludzie będą musieli przyjąć na swoją prawicę albo na swoje czoło następujący znak. Und dieses Malzeichen beinhaltet den Namen des ersten Tieres. Ten znak zawiera w sobie nazwę tego pierwszego zwierzęcia. Oder seine Zahl. Albo jego liczbę. Diese berüchtigte Zahl 666. Tą znaną liczbę 666. Diese Zahl 666 ist nicht die Zahl des zweiten Tieres. Ta liczba 666 nie jest liczbą tego drugiego zwierzęcia. Es ist die Zahl des ersten Tieres, der politischen Macht. Jest to liczba tego pierwszego zwierzęcia, czyli tej mocy politycznej. Ist nicht so schlimm, weil die Zeit geht dahin.
In Offenbarung 16 steht etwas ganz Eigenartiges plötzlich. I nagle w Księdze Objawienia w 16 rozdziale czytamy coś szczególnego. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Dieses ist durch Gott bewirkt. Zostało to przez Boga sprawione. Wir werden in dem Vortrag über Israel sehen, welcher logische Grund dahinter steht, dass diese Könige dort aufmarschieren. W tym następnym wykładzie dotyczącym Izraela będziemy mogli zauważyć, jakie są logiczne przyczyny tego, aby oni wyruszyli przeciwko Izraelowi. Darüber möchte ich jetzt noch gar nicht sprechen. Na temat ten nie będę teraz w tej chwili mówił. Es gibt durchaus einen militärischen Grund, dass dieses Heer der Soldaten aus ganz Europa nach Israel zieht. Es gibt einen militärischen Grund. Tak, w rzeczywistości istnieje też powód wojskowy czy militarny, który sprawi, że armie wszystkich państw Europy wyruszą w kierunku Izraela. Aber letzten Endes hat Gott es bewirkt. Ale Bóg koniec końców sprawi to, mit Hilfe von Dämonen. Że sprawi to za pomocą demonów. Wenn wir lesen am Ende und er versammelte sie an diesen Ort. Er ist Gott. Gdyż pod koniec tego, co widzimy na ekranie, czytamy i zgromadził ich. Zgromadził, to jest On, czyli Bóg. Was wir in dem Bild sehen, ist diese Talebene von Armageddon im Land Israel. To, co na tym zdjęciu widzimy, to jest wielka równina w Izraelu pod nazwą Armageddon. Auf diesem Gebiet haben schon viele Schlachten in der Geschichte stattgefunden. Na tym terenie odbyły się już w historii wielkie i wielka ilość różnych bitew. Oh, du hast, ich glaube, du hast recht. Jetzt sehen wir, gegen wen sie dann kämpfen werden. Teraz możemy zauważyć, przeciwko komu oni tam będą walczyć. Sie kommen dorthin, um gegen ein ganz anderes Heer zu kämpfen. Oni tam nadciągną, aby walczyć przeciwko całkiem innej armii. Das werden wir nach der Pause sehen. O tym dowiemy się po przerwie. Aber sie kämpfen nicht gegen das Heer, gegen das sie eigentlich kämpfen wollten. Ale nie będą walczyli z tą armią, przeciwko której w zasadzie chcieli walczyć. Sondern sie kämpfen gegen dieses Heer oder gegen diesen Heerführer, der hier beschrieben wird. Ale będą w zasadzie walczyli przeciwko temu przywódcy wojskowemu, który tu w tym miejscu jest opisany. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. Księga Objawienia, 19 rozdział, od 11 do 14 wiersza. Und dann wird der Ausgang dieser Schlacht ganz kurz beschrieben. Es ist auch keine blutige, lange Schlacht. I wynik tej bitwy jest bardzo krótko tutaj opisany. Nie będzie to bitwa, w której by było przelewane mnóstwo krwi. Walka i jej przebieg. I widziałem zwierzę i królów ziemi,
i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Księga Objawienia, 19 rozdział, od 19 do 21 wiersza. Die Anführer dieses europäischen Heeres, wszyscy przywódcy tych armii europejskich, obwohl es die Könige der ganzen Erde sind, die dort auftreten, vielleicht ist das eher noch viel umfassender. Tutaj wprawdzie wymienieni są królowie z całej ziemi, być może będzie ta armia o wiele większa i bardziej większe tereny obejmująca. Aber die beiden Anführer, ale ci dwaj przywódcy werden lebendig in die Hölle geworfen. Będą wrzuceni żywcem do piekła. Es gibt zwei Personen, die ohne den Tod zu sehen in den Himmel gekommen sind. Dwie osoby w historii ludzkości, nie oglądając śmierci, znalazły się w niebie. Das ist Henoch. Był to Enoch. Und das ist Elia. I to był Eliasz. Die sind nicht gestorben, das lesen wir nirgendwo. Ci dwaj nie zmarli, o tym nigdzie nie czytamy. Und es gibt zwei Personen, die ohne zu sterben direkt in die Hölle kommen. I również dwie osoby są takie, które nie umierając żywcem zostaną wrzucone do piekła. Alle anderen Personen, die in die Hölle kommen, wszystkie inne osoby, które znajdą się w piekle, sterben zuerst. Muszą najpierw umrzeć. Sind dann im Hades. Będą znajdowały się w Hadesie. Werden vor dem großen weißen Thron erscheinen müssen. Będą musiały stanąć przed wielkim białym tronem, um dort gerichtet zu werden, aby tam być osądzonymi. Und dann in die Hölle zu kommen. I dopiero wtedy być wrzuconymi do piekła. Aber diese zwei sind lebendig in die Hölle geworfen worden. Ale tych dwoje zostanie żywcem wrzuconych do piekła. Das nennt man ein Standgericht. Standgericht im Deutschen, also im Krieg, wenn dann keine Gerichtssitzung ist. Coś takiego nazywamy sądem błyskawicznym, tak jak w czasie wojny odbywają się takie sądy. Es gibt keine Gerichtssitzung für sie. Dla nich dwojga nie będzie posiedzenia, w którym by zebrał się sąd. Sie sind dort, bevor der Teufel dort ist. Oni tam się znajdą w piekle, zanim do tego piekła trafi w ogóle diabeł. Eigentlich ist diese Hölle für den Teufel und seine Engel gemacht. W zasadzie piekło zostało uczynione dla diabła i aniołów jego. Aber die ersten, die dort sind, sind zwei Menschen. Ale pierwszych dwoje, którzy tam się znajdą, to jest dwóch ludzi. In einem normalen Krieg gibt es meistens bei einer Schlacht Gefangene. W czasie prowadzenia normalnej wojny to zawsze tak jest, że jedna ze stron bierze jeńców. Weil ein Heer sich ergibt, wenn es die Aussichtslosigkeit sieht. Dlatego, że jedna z armii zwykle poddaje się i oddaje się w niewolę. Bei diesem Krieg werden keine Gefangenen gemacht. Ale w przypadku tej wojny nie będzie jeńców. Es wird auch keinem gelingen zu fliehen. Również i nikomu nie uda się uciec z tego placu boju. Alle werden sterben. Wszyscy umrzą. Zginą. Und der Herr Jesus wird zwar mit uns aus dem Himmel kommen. Wprawdzie Pan Jezus przyjdzie z nami z nieba. Wir werden ihm begleiten. My będziemy mu towarzyszyli. Aber wir werden keine Waffen haben. Ale my nie będziemy mieli ze sobą broni. Wir sehen nur zu, my tylko będziemy się przyglądali, wie er alles tut. Jak on wszystko czyni. Er braucht auch keine irdischen Waffen. On również też nie potrzebuje żadnego rodzaju ziemskich
broni, narzędzi obrony czy walki. Er tötet alle diese Soldaten mit dem Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht. Ale on zabije wszystkich tych żołnierzy mieczem, który będzie wychodził z jego ust. Das Schwert hat einen Namen. A ten miecz ma jedno imię. Das Wort Gottes. Słowo Boże. Mit dem Wort aus seinem Mund. Tym słowem z jego ust. Wird er sie alle töten. On wszystkich zabije. Wir finden ein Vorbild davon. Przykład tego znajdujemy. Als die Häscher kommen, um ihn gefangen zu nehmen im Garten Getsemane. Gdy ci się pacze przyszli do Pana, aby pojmać go w ogrodzie Getsemane, da sagt er nur zwei Worte. Wtedy on powiedział tylko dwa słowa. Ego eimi, ich bin's. Ego eimi, jam jest. Und sie fallen zu Boden. I wtedy padli na ziemię. Dort hat er sie nicht getötet. Tam on ich nie zabił. Aber wenn er dann vom Himmel herkommt, ale później, gdy on przyjdzie z nieba, wird er sie töten. On zabije ich. Das ist das Ende dieses Riesenheeres der Könige der Erde. Taki będzie koniec tych ogromnych armii całej ziemi zgromadzonych w tym miejscu. Ich habe wegen nur von dem militärischen Aspekt gesprochen. Ja tylko mówiłem co do tego, co dotyczy tego militarnego aspektu. Ich habe gar nichts gesagt über die Siegelgerichte. Ja w ogóle o tym nie wspomniałem, że nastaną te sądy opisane w tej Księdze Objawienia w postaci pieczęci. Über die Posaunengerichte. W ogóle nie wspomniałem na temat tych sądów pod postacią trąbiących trąb. Über die Schalengerichte. Nie wspomniałem w ogóle tych sądów, które są zobrazowane w tej Księdze Objawienia w postaci wylewających się czaszy, die innerhalb von sieben Jahren auf die Erde niederbrechen, które rozpętają się w przeciągu 7 lat nad całą ziemią. Und zwar vor allem auf das Gebiet der Christenheit. A przede wszystkim na terenie dzisiejszego chrześcijaństwa. Bei dem letzten Schalengericht. W czasie wykonywania ostatniego ze sądów tych czasz wird es ein Erdbeben geben, wie es noch nie gegeben hat auf der Erde. Rozpocznie się trzęsienie ziemi takiego rodzaju, jakie jeszcze nigdy na ziemi nie było. Alle Städte der Erde werden zerstört. I wszystkie miasta ziemi legną w gruzach. Geschwister, das ist Tatsache. Bracia i siostry, taka jest rzeczywistość. Wenn wir daran denken, dass in den Zeiten der Gerichte die Menschen sagen werden, Berge fallet auf uns. Jeżeli o tym pomyślimy, że w czasie tych sądów ludzie żyjący na ziemi będą wołali do gór i pagórków, przykryjcie nas, padnijcie na nas. Sie werden den Tod suchen und nicht finden. Oni będą poszukiwali śmierci, aby nie patrzeć na to, a śmierci nie znajdą. Sie werden sich ihre Zungen zerbeißen vor Qual, in der sie sind. Języki swoje będą gryźli z mąk, w jakich się znajdą. Dann können wir uns vorstellen, dass von Europa nichts mehr übrig bleibt. To możemy sobie to wyobrazić, że nic nie pozostanie z Europy. Als nur ein Trümmerhaufen. Jak tylko ogromna kupa gruzów. Und das letzte Aufgebot gleichsam, was sie noch überhaupt stellen können. I ostatnią rzecz, jaką w ogóle mogą jeszcze podnieść, wird hier vernichtet. To zostanie tu przez ten sąd zniszczona. Das war wieder in ganz groben Zügen nur. To, co powiedziałem, to jest zobrazowanie tego tylko w takich naszkicowanych punktach. Die Geschichte der Weltreiche. Die Geschichte der Weltreiche. Była to historia tych wszystkich wielkich królestw światowych. Die Geschichte mit Nebukadnezar. Historia ta rozpoczynała się od króla Nabuchodonozora. Und die enden wird mit jenem letzten Herrscher in diesem wiedererstandenen römischen Weltreich. A zakończy się w postaci tego ostatniego panującego nad tym wielkim królestwem na ziemi. Und jener Stein, der dann alles zerschlagen hat. I ów kamień, który uderzył i wszystko skruszył. Der wird dann so groß werden, dass er die ganze Erde erfüllt.
Czytamy o nim, że on stanie się tak wielkim, że wypełni całą ziemię. Der Herr Jesus wird herrschen über die ganze Erde. A Pan Jezus będzie wtedy panował nad całą ziemią. Aber das wird auch noch der Gegenstand sein nach der Pause. Ale o tym będziemy mówili po półgodzinnej przerwie. Ich hatte diese Vorträge eigentlich für drei Tage gedacht. W zasadzie przewidywałem, że te wykłady będą przewidziane na 3 dni. Ich hoffe, es wird nicht zu viel. Mam nadzieję, że nie będzie to dla was zbyt dużo. Ich erinnere mich etwa 30, 35 Jahre zurück. Przypominam sobie przed około 30-35 laty. Wenn ich in der Vorlesung in der Universität anderthalb Stunden Mathematik gehört habe. Gdy ja na uniwersytecie słuchałem wykładu z matematyki półtorej godziny. Dann eine kurze Pause und dann anderthalb Stunden Physik. Potem krótka przerwa i znowu półtorej godziny wykładu z fizyki. Dann war ich ziemlich erschöpft danach. To po tych dwóch wykładach byłem już wyczerpany. Ich hoffe, dass es euch nicht so geht heute am Ende. Mam nadzieję, że tak nie będzie z wami dzisiaj na koniec. Wir hatten vorhin gesehen, dass diese vier Weltreiche ein Gebiet immer ihnen gemeinsam war. My żeśmy poprzednio już to zauważyli, że te cztery światowe królestwa obejmowały swoim zasięgiem jeden teren, który dla nich wszystkich był wspólny. Dieser Landstrich am Ufer des östlichen Mittelmeers. Ten wąski skrawek lądu na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Das Land für das Volk Gottes. Jest to kraj przewidziany dla ludu Bożego. Das Land Israels. Kraj Izraela. Wir sehen hier eine Satellitenaufnahme von dieser Gegend. Widzimy tutaj zdjęcie satelity tego terenu. Links das Mittelmeer. Po lewej stronie widzimy Morze Śródziemne. Dann in der Mitte des Bildes etwa das Tote Meer. A mniej więcej w środku tego zdjęcia widzimy Morze Martwe. Und etwas nördlich davon, also am oberen Meer zum oberen Bildrand hin den See Genezareth. A na północy, czyli na górnej krawędzi tego zdjęcia widzimy jezioro Genezaret. Und das Jordantal ist auch zu erkennen. Również możemy poznać też rozpoznać tą dolinę Jordanu. Am linken unteren Bildrand beginnt der Sinai, die Halbinsel Sinai. I tutaj z lewej strony w dolnej części rozpoczyna się pustynia na półwyspie Synaj. Und man erkennt, wie fast mit einem Lineal gezogen, bis wohin die Israeliten, die Juden das Land bewässern. I prawie, że można to zauważyć, jakby pociągniętą linię za pomocą linijki, linię odgradzającą tereny, na których Izraelici stosują nawadnianie. Da, wo vom Grün das plötzlich übergeht in die Wüste. Także widać wyraźnie, jak zielone tereny nagle przechodzą w tereny pustynne. Nun wollen wir uns die Zukunft vor allem dieses Volkes anschauen. Ale my chcemy spojrzeć przede wszystkim w przyszłość tego narodu. Werden aber auch wieder in der Vergangenheit beginnen. Ale będziemy również też i sięgali wstecz w przeszłość. Um den Anschluss zu haben. Um einfach zu verstehen, dass die Zukunft Israels sich aus der Vergangenheit erklärt. Abyśmy mogli zrozumieć, że przyszłość Izraela bezpośrednim następstwem jest jego przeszłości. Nun ein kurzer Überblick über die Geschichte des Volkes. I chciałem tylko króciutko przedstawić historię tego narodu. Und zwar bis zu dem Moment, wo die Zeit der Nationen anfängt. A mianowicie do tego momentu, gdy rozpoczyna się ten czas narodów. Bis zu Nebukadnezar. Aż do czasu panowania króla Nebukadnezara. Diesem Haupt von Gold. Do panowania tej głowy ze złota. Wie wir das vorhin gesehen haben. Tak jak żeśmy to już poprzednio oglądali. Jetzt liest du einfach vor.
Około roku 2090 przed naszą erą Abraham idzie do Kanaanu. Wir sehen hier eine Briefmarke aus dem Land Israel, wo Abraham dargestellt sein soll, wo er die Sterne des Himmels zählen soll. Widzimy tutaj znaczek z Izraela, na którym widzimy postać mającą przedstawiać Abrahama, spoglądającą w kierunku nieba i Abraham, który miał zliczyć gwiazdy niebios. Musisz weitermachen. Rok 1875, przed naszą erą oczywiście, Jakub idzie do Egiptu. Man nimmt an, dass dieses Standbild eines Pharao-Rechts der Pharao war, der herrschte zu dem Zeitpunkt, als Josef in Ägypten seinen Vater kommen ließ. Ah ja. Wahrscheinlich ist dies ein Bild des Pharao, der regierte, als Jakob nach Ägypten kam. Prawdopodobnie jest to posąg tego faraona, który panował w Egipcie, gdy Jakub przyszedł do Egiptu. Rok 1446. Mojżesz wyprowadza lud z Egiptu. Was wir auf dem Bild sehen, ist das Gebirge Sinai, der Horeb. Das Gebirge Sinai, der Horeb. To, co na tym zdjęciu widzimy, to są góry Sinai i szczyt Horeb. Der Berg, auf dem Gott das Gesetz gab. Jest to góra, na której nastąpiło nadanie zakonu dla Izraela. Rok 1406. Jozue wstępuje z ludem do Kanaanu. Auf dem Bild sind Ausgrabungen der Stadt Jericho zu sehen. Na tym zdjęciu widzimy wykopaliska z miasta Jericho. Der Stadt, die als erstes von dem Volk erobert wurde, als sie ins Land kamen. Jest to miasto, które zostało pierwsze zdobyte, gdy lud izraelski wszedł do obiecanej ziemi. Rok 1010. Dawid rozpoczyna panowanie. Wir erkennen hier eine Skizze, einen Plan, der aufgrund von Ausgrabungen erstellt wurde. Das ist die Stadt Davids, die Zion. Tutaj widzimy szkic fundamentów, jakie zostały odkopane z tego miasta Dawidowego, z miasta Syjon. Rok 966. Salomon buduje świątynię. Das ist natürlich nicht der salomonische Tempel. Tu na tym zdjęciu nie oglądamy świątyni Salomona. Den hat Nebukadnezar zerstört. Którą zniszczył, zburzył Nebukadnezar. Sondern es ist ein Nachbau in verkleinerter Form. Ale jest tutaj taki model zbudowany, den man aufgrund der Beschreibungen im Buch der Chroniker und Könige angefertigt hat. Który został sporządzony zgodnie z opisem, jaki znajdujemy w Księdze Kronik. Rok 930. Podział królestwa za Rehabeama. Auf dieser Stele ist von dieser Reichsteilung die Rede. W tym miejscu widzimy, czytamy, czy możemy powiedzieć o tym podziale tego królestwa izraelskiego. Diese Reichsteilung ist für die Zukunft entscheidend. Ten podział królestwa jest bardzo decydującą rzeczą co do przyszłości Izraela. Weil dem Nordreich und dem Südreich ein unterschiedliches Schicksal beschieden war. Dlatego, że północnemu i południowemu królestwu został przypisany różny los. Rok 722. Uprowadzenie 10 pokoleń do niewoli asyryjskiej. Wir sehen hier das Bildnis, ein Relief eines assyrischen Kriegers.
Widzimy tutaj na tym zdjęciu relief przedstawiający żołnierza asyryjskiego. Diese 10 Stämme sind aus dieser Gefangenschaft nie zurückgekehrt. Tych 10 pokoleń nigdy nie wróciło z powrotem z niewoli. Und bis heute wissen wir nicht, wo sie geblieben sind. I po dziś dzień nie wiemy, gdzie tych 10 pokoleń się znajduje. Rok 608, początek niewoli babilońskiej dwóch pokoleń. Was wir hier sehen, sind Ausgrabungen, Modelle, die gemacht wurden aufgrund von Ausgrabungen von dem Ishtar-Tor in Babel. To, co tu widzimy na tym zdjęciu, to jest model bramy Isztar, która prowadziła do miasta Babilon, a zostało to sporządzone na podstawie wykopalisk tego miasta. Rok 538. Pierwsze wyjście zapanowania Cyrusa w celu odbudowy świątyni. Auf der rechten Seite ist der Beginn des Buches Esra in einer alten Bibel zu sehen. Po prawej stronie widzimy zdjęcie pierwszych liter, pierwszych słów księgi Esdrasza z dawnego druku Biblii. Im Buche Esra wird ja beschrieben, wie dieser Überrest zurückgekehrt ist, um den Tempel wieder aufzubauen. W tej księdze Esdrasza mamy opis, w jaki sposób ta resztka z ludu izraelskiego wróciła z powrotem do Jerozolimy, aby odbudować miasto i świątynię. Dies war also zum Beginn des zweiten Weltreiches, des Medo-Persischen Weltreiches. A stało się to na początku tego drugiego światowego królestwa Medo-Perskiego. Rok 445 przed naszą erą. Artaxerxes wysyła Nehemiasza w celu odbudowy miasta. Auf dem Bild sehen wir wiederum Ausgrabungen der Stadt Jerusalem, in der Stadt Jerusalem. Na zdjęciu obok widzimy wykopaliska starego miasta Jeruzalem w Izraelu. So ähnlich muss es ausgesehen haben, als Nehemia zurückkehrte. Właśnie tak podobnie musiało wyglądać to miasto, gdy Nehemiasz wrócił z powrotem do tego miasta. Um bei Nacht alleine die Stadt zu umziehen. Wtedy czytamy, w nocy wyruszył, aby obejrzeć zburzone miasto. Und die zerstörten Mauern in Augenschein zu nehmen. I również ocenić stopień zniszczenia zburzonych murów tego miasta. Dieses datum 445 vor Christus. Ta data 445 rok przed Chrystusem ist ein ganz wichtiges datum. Jest bardzo ważną datą. Es ist der Beginn der 70 Wochen Daniels. Gdyż jest to początek tych 70 tygodni lat Daniela. Ihr habt sicher alle schon einmal von diesen 70 Wochen gelesen. Z całą pewnością, żeście już czytali o tych 70 tygodniach lat w Księdze Daniela. Sie beginnen mit diesem Ereignis. One właśnie rozpoczynają się od tego zdarzenia. Mit dem Wiederaufbau der Mauern der Stadt. Rozpoczynają się od ponownej odbudowy murów tego miasta. 445 vor Christus. 445 rok przed Chrystusem. Siedemdziesiąt tygodni równa się 490 lat wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu. Das Bild zeigt uns die Altstadt von Jerusalem aus heutiger Zeit. Zdjęcie przedstawia nam starówkę Jerozolimy, jak wygląda to w obecnych czasach. Im Mittelpunkt erkennen wir den Felsendom. W środku zdjęcia rozpoznajemy tą kopułę skały. Mit seiner goldenen Kuppel. Z tą kopułą wykonaną ze złota. Das zweitgrößte Heiligtum der islamischen Religion.
Jest to świątynia druga z rzędu pod względem wielkości i ważności w świecie islamskim. Nach der Kaaba zu Mekka. Nach der Kaaba zu Mekka ist das das zweitgrößte Heiligtum. Pierwszą świątynią jest Kaaba w Mekce. Aż dopełni się zbrodnia i przypieczętowany będzie grzech. Będzie zmazana wina i przywrócona wieczna sprawiedliwość. Będzie przypieczętowane widzenie i prorok. Diese 70 Jahre gleich 490, diese 70 Wochen gleich 490 Jahre. Te 70 tygodni to równa się 490 lat. Führen uns bis zum Beginn des tausendjährigen Reiches. Te 490 lat prowadzi nas do początku tysiącletniego królestwa. Die Prophetie des Alten Testamentes. Bo proroctwa Starego Testamentu enden mit dem Beginn des tausendjährigen Reiches. Kończą się na opisie początku tysiącletniego królestwa. Weiter geht die Prophetie des Alten Testamentes nicht. Dalej proroctwa Starego Testamentu nie sięgają. In dem Alten Testament lesen wir nicht einmal, dass dieses Reich 1000 Jahre sein wird. W starych proroctwach Starego Testamentu nie czytamy ani razu, że to królestwo będzie trwało 1000 lat. Das wissen wir nur aus der Offenbarung. O tym wiemy tylko z Księgi Objawienia. Aber das Alte Testament geht bis zur Einführung des Reiches. Stary Testament sięga w swoich proroctwach aż do początku tego królestwa. Und dann hört es auf. A potem nagle ustaje. Und wenn dann diese ewige Gerechtigkeit eingeführt ist, i gdy wtedy zostaje zaprowadzona ta wieczna sprawiedliwość, dann ist die ganze Prophetie des Alten Testamentes erfüllt. Wtedy wszystkie proroctwa Starego Testamentu będą już spełnione. Diese 70 Wochen noch einmal beginnen mit dem Aufbau der Mauer in den Tagen Nehemias. Jeszcze raz chciałbym powtórzyć, że te 70 tygodni lat Daniela rozpoczynają się od tego odbudowy murów Jerozolimy. Aber sie werden jetzt unterteilt von Gott. Ale one zostały teraz przez Boga przerwane, podzielone. Ich hatte, ja. Dieser letzte Satz ist, ja, lies ihn vor. Ostatnie zdanie z Księgi Daniela, 9 rozdział, 24 wiersz brzmi: będzie namaszczone to, co najświętsze. Wahrscheinlich ist hiermit der Wiederaufbau des Tempels gemeint, der uns im Propheten Hesekiel beschrieben wird. Prawdopodobnie mowa jest tutaj o namaszczeniu nowej świątyni odbudowanej, jaka jest opisana w księdze Ezechiela. 70 tygodni Daniela. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, punkt pierwszy, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. To jest punkt drugi. I 62 tygodnie, to jest punkt trzeci. Rynki i rowy miejskie zostaną odbudowane, a będą to ciężkie czasy. Księga Daniela, 9 rozdział, 25 wiersz. Das Bild zeigt uns wieder Überreste der Mauern Jerusalems. Zdjęcie pokazuje nam resztki starych murów Jerozolimy. Diese Mauern, die Nehemia wieder aufbauen ließ. To są te mury, które wtedy kazał odbudować Nehemiasz. Und es, dies geschah innerhalb von 7 Wochen. A działo się to w przeciągu 7 tygodni. Das heißt innerhalb von 49 Jahren. A to oznacza, że działo się to w przeciągu 49 lat. Eine Woche sind 7 Jahre. Gdyż jeden tydzień to 7 lat. Und 7 Wochen sind damit 49 Jahre. A 7 tygodni to 49 lat. 49 Jahre nachdem
Artaxaster diesen Befehl gegeben hat, die Stadt wieder aufzubauen. A więc 49 lat upłynęło od czasu, gdy Artaxerxes rozkazał odbudować to miasto. War dieses Vorhaben beendet. Dopiero wtedy ten zamiar został zakończony. Das Buch Nehemia beschreibt uns, dass das schwierig war, weil immer wieder Störungen durch Feinde eintraten. Ta księga Nehemiasza opisuje nam, że to były trudne czasy, trudna robota, bo ciągle na nowo powstawały różne trudności. Darum haben wir lesen wir, dass das in Drangsal der Zeiten geschieht. Dlatego czytamy o tym, że to będzie się działo w czasach wielkiego, czasach ucisku. Noch einmal zur Erinnerung, 445 geht dieser Befehl von Artaxaster aus, Jerusalem wieder aufzubauen. Jeszcze raz przypominamy, w roku 445 przed naszą erą Artaxerxes wysyła Nehemiasza do odbudowy Jerozolimy. Punkt drugi. 49 prorockich lat później, jeden rok równy jest 360 dniom, pomimo wielu trudności Jerozolima zostaje znowu odbudowana. Diese Zeit schließt sich jetzt die langen 62 Wochen an. Ten czas łączy się z długimi 62 tygodniami Daniela. Punkt trzeci. 434 prorockie lata później, jest to rok 31, 32 na przełomie tych lat naszej ery. Wir befinden uns also jetzt im Jahr 31-32 nach Christi Geburt. I teraz znajdujemy się w roku właśnie tym na przełomie tego roku 31-32 po narodzeniu Chrystusa. 62 Wochen von der Wiederherstellung der Stadt bis auf den Messias. 62 tygodnie. 62 Wochen von der Fertigstellung Jerusalems bis auf den Messias. 62 tygodnie od odbudowy tych murów aż do Mesjasza. Gemeint ist nicht die Geburt des Messias. Tutaj na myśli prorok nie miał dnia narodzin Mesjasza, sondern sein öffentliches Auftreten. Ale czas czy rok jego oficjalnego podjęcia służby w Izraelu. Siedemdziesiąt tygodni Daniela, a po 62 tygodniach pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie go. Punkt pierwszy. A nadchodzący wódz zniszczy miasto i świątynię. Punkt drugi. Aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Punkt trzeci. Księga Daniela, 9 rozdział, 26 wiersz. Punkt pierwszy. Na przełomie lat 31-32 naszej ery Pan Jezus zostaje ukrzyżowany. Der Messias wird ausgerottet. Czytamy tam, że Mesjasz będzie zgładzony. Das bedeutet seinen Kreuzestod. A to oznaczało właśnie jego śmierć na krzyżu. Punkt drugi. 70. rok naszej ery. Następuje zniszczenie Jerozolimy i świątyni. Das Relief zeigt uns, das ist auf dem Titusbogen in Rom. Relief, który widzimy po środku, jest umieszczony na łuku Tytusa, jaki został zbudowany w Rzymie. Wie der siebenarmige Leuchter von den römischen Soldaten aus dem Tempel geraubt wird. Widzimy na nim, jak żołnierze rzymscy wynoszą zrabowany siedmioramienny świecznik ze świątyni izraelskiej. Titus, der später Kaiser wird, Titus, który później został ustanowiony cesarzem, wollte nicht, dass der Tempel zerstört wird.
On nie chciał tego, aby świątynia była zburzona. Der herodianische Tempel galt als einer der damaligen Weltwunder an Schönheit und Größe. Gdyż ta przez Heroda zbudowana świątynia była traktowana w ówczesnym świecie jako jeden z cudów architektonicznych świata. Aber die römischen Soldaten waren so voller Zorn und Grimm. Ale rzymscy żołnierze byli tak przepełnieni nienawiścią i złością, weil sie bei der Eroberung Jerusalems in den Straßenkämpfen erbittert von den Juden bekämpft wurden. Z tego powodu, że w czasie zdobywania Jerozolimy musieli stoczyć bardzo ciężkie walki, a szczególnie na wąskich uliczkach Jerozolimy byli strasznie atakowani przez obrońców Jerozolimy, dass sie sich in ihrem Zorn über das Gebot ihres Heerführers hinweggesetzt haben, że oni w swojej wściekłości postąpili niezgodnie z poleceniem swojego generała und in ihrer großen Wut das Heiligtum der Juden angezündet haben. I w tej złości podpalili tą wielką świątynię Izraela. Und den Tempel zerstört haben. A następnie zburzyli ją. Kein Stein blieb auf dem anderen. Tak, że kamień na kamieniu nie pozostał z tej świątyni. Das hatte der Herr Jesus vorher gesagt. A Pan Jezus już to wcześniej przepowiedział. Aber das hatte Daniel schon gesagt. Ale również i Daniel to przepowiadał. Damit ist Punkt 2 erfüllt. W ten sposób został wypełniony punkt drugi. Ich möchte bei Punkt 2 auf eine Besonderheit im Worte Gottes hinweisen. Chciałbym w tym punkcie drugim zwrócić uwagę na szczególną rzecz w Słowie Bożym. Das Volk des kommenden Fürsten. Mianowicie na te słowa wódz ten nazwany jest naród tego nadchodzącego wodza. Das Volk war das Volk der Römer. Naturalnie mowa jest o tym narodzie rzymskim. Aber mit dem kommenden Fürsten ist nicht Titus gemeint. Ale z tym nadchodzącym przywódcą to nie jest mowa o Tytusie, sondern jenes erste Tier, von dem wir vorhin gehört haben. Ale mowa jest o tym pierwszym zwierzęciu, o którym żeśmy poprzednio słyszeli. Denn der kommende Fürst wird ja gerade wieder über dieses Gebiet herrschen. Gdyż ten nadchodzący przywódca będzie właśnie nad tym terytorium panował. Und dann sehen wir, dass bis ans Ende Verwüstungen und Krieg sein wird. U góry żeśmy czytali, aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. To jest punkt trzeci. To dzieje się teraz i stanie się jeszcze w przyszłości z ludem. Das Ende ist bis jetzt noch nicht gekommen. Koniec tego jeszcze nie nadszedł. Aber wie viel Kriege, wie viel Verwüstungen hat diese Stadt über die Jahrhunderte hin gesehen? Ale ileż to wojen i ile zniszczeń w przeciągu stuleci to miasto widziało. Und eine Woche hängt immer noch in der Luft. A jeden jeszcze z tygodni tej księgi Daniela zawieszony jest w powietrzu. Daniel hatte von 70 Wochen geredet. Daniel mówił, prorokował o 70 tygodniach. Sieben Wochen, in der die Stadt wieder aufgebaut wurde, in den Tagen Nehemias. Mówiliśmy, że w 7 tygodniach zostało odbudowane to miasto za dni Nehemiasza. Und dann noch 62 Wochen, bis das der Messias weggetan würde. A następnie czytaliśmy o tym, że upłyną 62 tygodnie, aż Mesjasz będzie ukrzyżowany. Das sind zusammen 69 Wochen. A więc dodając to, otrzymujemy 69 tygodni. Die 70. Woche hat noch gar nicht stattgefunden. A więc widzimy, że 70. tydzień jeszcze się nie odbył. Diese Zeichnung soll diesen Sachverhalt ein wenig klären. Te wszystkie napisy tutaj na tej planszy musimy wyjaśnić. Bis zum Kreuz von Golgatha waren 69 Wochen vergangen. Aż do krzyża Golgoty upłynęło 69 tygodni. Der Messias ist weggetan. Mesjasz został usunięty. Gleichsam hat Gott da die Uhr angehalten.
I można powiedzieć, jednocześnie Bóg zatrzymał swój zegar. Wir leben in dieser Zeit zwischen dem zwischen der Himmelfahrt des Herrn und seines Wiederkommens für uns. A my żyjemy w tym okresie od wstąpienia Pana Jezusa do nieba do czasu Jego powołania wszystkich świętych do siebie i zabrania z ziemi. Diese Zeit der Gnade ist durch drei Dinge gekennzeichnet, drei wesentliche Dinge gekennzeichnet. Obecny czas łaski charakteryzuje się trzema ważnymi rzeczami. Christus ist nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Chrystus nie jest na tej ziemi, tylko w niebie. Der Heilige Geist ist auf der Erde. To Duch Święty jest na ziemi. Und es ist die Zeit der Versammlung, die Sammlung der Braut. I jest to czas gromadzenia oblubienicy. In dieser Zwischenzeit. I właśnie w tym okresie przejściowym liegen zwei wichtige Ereignisse. Znajdują się dwa bardzo ważne zdarzenia. Eine ganz am Anfang dieser Zwischenzeit. Jedno bardzo ważne na początku tego czasu przejściowego. Dass die Stadt und das Heiligtum zerstört wurde 70 nach Christus. Że w roku 70 po Chrystusie miasto i świątynia zostały zburzone. Gott hat seinem Volk gleichsam noch 37, 38 Jahre gegeben. Bóg swojemu ludowi darował jeszcze 37 albo 38 lat, das Evangelium der Gnade anzunehmen. Aby mogli przyjąć Ewangelię łaski. Aber sie haben nicht nur den Herrn Jesus getötet. Ale oni nie tylko zabili Pana Jezusa. Sie haben auch eine Gesandtschaft hinter ihm hergeschickt. Ale oni posłali za nim poselstwo swoje. Und das wird deutlich in der Steinigung von Stephanus. Co zostało dobitnie udokumentowane poprzez ukamionowanie Szczepana. Als ein zweites wichtiges Ereignis in diesem Zeitraum. Jako drugie bardzo ważne zdarzenie w tym okresie czasu. Haben wir ein Ereignis ganz am Ende dieser Zeit. To jest zdarzenie, które dzieje się pod koniec tego okresu. Ein Ereignis, was die Älteren unter uns noch selbst Ohrenzeugen von waren. A jest to zdarzenie, którego świadkami najstarsi wśród nas byli naocznymi świadkami. 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Gdyż w roku 1948 zostało utworzone ponownie państwo Izrael. Im Unglauben ist dieses Volk in sein durfte dieses Volk in das Land zurückkehren, die zwei Stämme. Zwei Stämme sind im Unglauben in das Land zurückgekehrt. Dwa pokolenia izraelskie wiemy już, że wróciły do swojego kraju izraelskiego, ale działo się to w niewierze. Und so wie die Zerstörung Jerusalems am Anfang der Gnadenperiode war. I tak jak zburzenie Jerozolimy znajduje się na początku tego okresu łaski. So glaube ich, dass dieses Datum 1948 das Ende dieser Zeit der Gnade einleitet. Tak też i myślę, że ta data 1948 rok rozpoczyna zakończenie okresu łaski. Beziehungsweise eingeleitet hat. Wprowadza te zakończenie okresu łaski. Wir warten auf den grünen Pfeil. My oczekujemy na zdarzenie zobrazowane za pomocą tej zielonej strzałki. Wir warten auf den gelben Pfeil. A oczekujemy na nadejście tej żółtej strzałki. Dass der Herr Jesus vom Himmel her kommt. Oczekujemy, że Pan Jezus przyjdzie z nieba. Nicht bis auf die Erde. Ale nie stanie na tej ziemi. Bis in die Luft. On zniży się aż na obłoki nad ziemią. Um uns ihm entgegenzurücken. Aby nas powołać do siebie, na spotkanie na obłokach. Um dann uns ins Vaterhaus zu bringen. Aby nas wprowadzić do domu ojcowskiego. Und in dem Moment wird wieder auf die Stoppuhr gedrückt. I w tym momencie znowu będzie naciśnięty przycisk na stoperze czasu.
dann läuft die Uhr Israels weiter. I wtedy zacznie znowu tykać zegar Izraela. Die für jetzt fast 2000 Jahre angehalten worden ist. Ten zegar, który prawie 2000 lat był zatrzymany. Und dann beginnt die letzte Danielswoche. I wtedy rozpocznie się właśnie ten ostatni tydzień z Księgi Daniela. Siedemdziesiąt tygodni Daniela i obrzydliwość spustoszenia. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. Dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Księga Daniela, 9 rozdział, 27 wiersz. Und er, das ist der zukünftige Herrscher über Israel. A on, to jest ten przyszły panujący nad Izraelem. Und er wird einen Bund machen mit den meisten der Juden. On zawrze przymierze z tymi, którzy są z większości Izraela. Mit den vielen. Inaczej z wieloma. Für eine Woche, das heißt für sieben Jahre. Zawrze to przymierze na jeden tydzień, czyli na 7 lat. Und nach dreieinhalb Jahren. A po 3,5 roku. Wird er dafür sorgen, dass der jüdische Gottesdienst aufhört. On już o to się postara, aby była zatrzymana służba w świątyni i składanie ofiar według zakonu żydowskiego. Dass dieser Gottesdienst aufhört, zeigt, dass er vorher stattgefunden hat. Wenn er dafür sorgt, dass er aufhört, muss er vorher stattgefunden haben. Jeżeli coś ma być w połowie przerwane, to najpierw musi zaistnieć. Das heißt, es muss einen Tempel gegeben haben. A to oznacza, es muss einen Tempel geben, ja. A to oznacza, że najpierw musi zaistnieć świątynia. Und er wird an der Stelle stehen, wo heute Felsendom steht. I ta świątynia stanie w tym miejscu, w której obecnie znajduje się ta kopuła skały. Da muss noch viel passieren. A więc w historii musi się jeszcze wiele zdarzyć. Und dann wird er in diesen Tempel einen Greuel aufstellen. A następnie on w tej świątyni postawi obraz obrzydliwości. Ein Greuel ist immer ein Götzenbild in Israel. A obrzydliwością w Izraelu zawsze jest jakiś bożek. Weil er das tut. A ponieważ on to uczyni, wird Gott einen Verwüster schicken. Bóg ześle zniszczenie. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postanowienia o obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Daniela 12:11. Diese 1290 Jahre, Tage. Te 1290 dni sind wieder diese dreieinhalb Jahre. To jest w przeliczeniu właśnie 3,5 roku. Und nun eine Stelle aus dem Neuen Testament. A teraz przeczytajmy miejsce zapisane w Nowym Testamencie. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, od 15 do 16 wiersza. Hier bezieht sich der Herr Jesus auf den Prophet Daniel, wie er selbst sagt. Tutaj Pan Jezus nawiązuje do proroka Daniela. Und er sagt, was sie tun sollen in dem Moment, wo dieses Götzenbild im Tempel aufgestellt wird. I mówi, co mają uczynić, gdy ten obraz obrzydliwości, ten bożek zostanie postawiony w świątyni. Dann sollten sie aus Judäa fliehen. Mają wtedy uciekać z Judei.
Co to jest ohydą i kto ją przedstawia? A król zrobi, jak będzie chciał. Będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo i przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, wypełni się. Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył. Nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet, ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich. Zamiast tego będzie czcił Boga warowni, złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami będzie czcił Boga, którego nie znali jego ojcowie. Do warownych grodów wprowadzi lud obcego Boga. Tych, którzy go uznają, obsypie zaszczytami, nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią. Księga Daniela, 11 rozdział, od 36 do 39 wiersza. Der König ist der König der Juden dann. Król ten to jest król Żydów. Es ist nicht der Herr Jesus. To nie jest mowa o Panu Jezusie. Es ist der König, den sie annehmen werden. To jest ten król, którego oni sobie ustanowią. Der in seinem eigenen Namen kommt. Ten król, który przyjdzie w swoim własnym imieniu. Und dann ist da der Gott der Festungen. I on będzie tym królem tej twierdzy. Wir werden gleich sehen, wer das ist. Za chwilę się przekonamy, kto to jest. Denn jetzt lesen wir den entsprechenden Text in der Offenbarung. I teraz musimy przeczytać odpowiedni tekst Księgi Objawienia. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok, a wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Księga Objawienia, 13 rozdział, od 11 do 12 wiersza i od 14 do 15. Das zweite Tier, drugie zwierzę, der Propagandaminister des ersten Tieres. To jest ten minister propagandy pierwszego zwierzęcia. Er ist der König, den Israel annehmen wird. On jest tym królem, którego przyjmie Izrael. Und er wird nach dreieinhalb Jahren des Bundes den jüdischen Gottesdienst beenden. I on po 3,5 roku zakończy składanie ofiar w świątyni. Und ein Bild dieses Herrschers über das wiedererstandene römische Reich im Tempel aufstellen. I to on postawi ten posąg tego panującego nad tym odnowionym cesarstwem rzymskim. Und er wird verlangen, dass jeder diesem Bildnis Verehrung darbringt. I będzie żądał od każdego człowieka, aby każdy oddawał cześć temu posągowi. Und das Malzeichen dieses Tieres annimmt. I żeby przyjął ten znak tego zwierzęcia. Und wer es nicht annimmt, kann nicht kaufen noch verkaufen. A czytamy, że kto nie przyjmie tego znamienia, tego znaku tego zwierzęcia, nie będzie mógł ani kupować, ani sprzedawać. I w tym momencie, w którym ten posąg zostanie postanowiony, sollten sie dann aus Judea fliehen. Oni mają wszyscy uciekać z Judei. Die wenigen, die diesen falschen König nicht annehmen würden.
A więc ta resztka tych niewielu z Żydów, którzy nie przyjmą tego fałszywego króla. Jetzt müssen wir einen kleinen Überblick geben über das Volk Israel zu jenem Zeitpunkt. Ale teraz musimy przedstawić krótki przegląd ludu z Izraela w owym czasie. Soweit ich es sehe, besteht das muss man das Volk Israel in jenen Tagen in vier Gruppen einteilen. Na ile ja jestem w stanie to dobrze ocenić, to naród izraelski w owym czasie będzie dzielił się na cztery grupy. In die vielen, die in den Bund eintreten. Będzie dzielił się po pierwsze na wielu z Żydów, którzy wejdą w przymierze ze zwierzęciem. Uwielbią je i przyjmą jego znamię. Dann die wenigen Juden, die dem Befehl des Herrn nachkommen und aus Israel oder aus Judäa fliehen. Następnie z niewielu spośród Żydów, którzy uciekną z Izraela, aby nie brać udziału w tym bałwochwalstwie. Aber diese Flucht wird nicht allen gelingen. Ale nie wszystkim uda się ta ucieczka. Vor allem den treuen, die direkt in Jerusalem wohnen, nicht. A szczególnie tym wiernym, którzy będą mieszkali w Jerozolimie. Weil sie im unmittelbaren Machtbereich dieses bösen Königs leben. Dlatego, że oni będą żyli w bezpośrednim zakresie działania mocy tego króla. Niewielka ilość Żydów w Jerozolimie, którym nie uda się uciec, pozostanie wierna Bogu. Und dann eine vierte Gruppe. A następnie czwarta grupa. Izraelici z 10 pokoleń, którzy przyjdą z niewoli asyryjskiej, o których wie tylko Bóg. Żydzi nie mieszkający w Izraelu. Wir wissen, dass heute viele Juden noch nicht im Land leben. My wiemy o tym, że wielu Żydów nie mieszka w tym kraju. Und dann wissen wir überhaupt nicht, wo diejenigen, wo die 10 Stämme sind. A poza tym to w ogóle nie wiemy, gdzie znajdują się ci Żydzi, którzy pochodzą z tych 10 pokoleń, które nie wyszły z niewoli. Aber diese Vierteilung müssen wir wirklich machen, um die weitere Geschichte zu verstehen. Ale rzeczywiście musimy tak podzielić naród izraelski, aby dalej zrozumieć historię tego narodu. Wir hatten gelesen im Propheten Daniel, dass weil die vielen diesen Bund machen mit diesem zweiten Tier. My żeśmy czytali z księgi proroka Daniela, że wielu, którzy zawrą przymierze mit ihrem König und auch mit dem römischen Weltbeherrscher, którzy zawrzą przymierze ze swoim królem i z tym panującym nad rzymskim cesarstwem, und dann auch Götzendiener werden würden, i staną się tymi bałwochwalcami, dass Gott jetzt einen Verwüster schicken würde. Że Bóg na nich ześle spustoszyciela. Als ein Strafgericht für diesen Abfall von ihm. Jako ten, jako tą karę spowodowaną odejściem od Boga, odpadnięciem od Boga. Lecz król północy wtargnie do prześlicznej ziemi, a wtedy wiele krajów upadnie. Lecz rąk jego ujdą Edom i Moab i główna część Amonitów. Księga Daniela, 11 rozdział, 41 wiersz. Der König des Nordens. Król północy. Wir hatten gesehen im Propheten Daniel, ist das der König, der aus dem Gebiet der Seleukiden kam. My żeśmy to widzieli w poprzednim wykładzie z proroctwa Daniela, że jest to król, który będzie pochodził z północy, z tego królestwa oddanego pod panowanie Selucydów. Jenem Gebiet nördlich von Israel. A więc chodzi tutaj o tereny, które leżą na północ od Izraela. Welche Staaten liegen nördlich von Israel?
Jakie to państwa znajdują się na północ od Izraela? Syrien. Syria. Der Iran. Iran. Das sind Staaten, die auch heute schon in der bittersten Feindschaft zu Israel stehen. A są to państwa, które już dzisiaj są najbardziej zagorzałymi wrogami Izraela. Wahrscheinlich wird der König des Nordens aus diesen Gebieten kommen. Prawdopodobnie król północy właśnie z tych terenów będzie pochodził. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Księga Zachariasza, 14 rozdział, 2 wiersz. Jerusalem wird fallen. Jerozolima padnie. Und wir lesen hier, was mit der Bevölkerung der Stadt geschieht. I czytamy właśnie o tym, co stanie się z ludnością tego miasta. Ich persönlich glaube, dass Gott das so sortieren wird. Ja myślę, że Bóg to tak wysortuje. Die Hälfte der Stadt wird in Gefangenschaft kommen. Że połowa tego miasta pójdzie w niewolę. Wir hatten gesehen, dass nicht allen Israeliten die Flucht gelingt. My żeśmy już o tym mówili, że nie wszystkim Izraelitom uda się ucieczka. In Jerusalem werden Juden wohnen, die den Messias erwarten. I w Jerozolimie dalej będą mieszkali Żydzi, którzy będą oczekiwali na Mesjasza. Und ich glaube, dass Gott über sie die Hand halten wird. I ja myślę, że to nad nimi Bóg będzie trzymał swoją ochronną rękę. Aber die ganze Zucht erfahren die Juden, die den Antichristen angenommen haben. A cały sąd spotka tych Żydów, którzy przyjmą Antychrysta. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gesagt. To słowo po raz pierwszy wymieniłem. Dieser falsche König ist der Antichrist. Gdyż tym fałszywym królem jest Antychryst. A gdy wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje. Księga Daniela, 11 rozdział, 42 wiersz. Nachdem also der König des Nordens Jerusalem erobert hat, potem gdy ten król północy zdobędzie Jerozolimę, die Hälfte der Bevölkerung in Gefangenschaft geführt hat, i uprowadzi połowę ludności w niewolę, begnügt er sich damit nicht, nie zadowoli się tylko tym zwycięstwem, sondern zieht weiter nach Süden, ale pociągnie dalej na południe und erobert auch Ägypten. I zdobędzie również Egipt. Das ist für mich insofern interessant, dla mnie jest to tak bardzo interesujące, weil die ägyptische Regierung schon seit Jahren, dlatego że rząd egipski już od długich lat relativ israelfreundlich ist. W zasadzie jest dość przyjaźnie nastawiony do Izraela. Von allen Staaten, die Israel umgeben, ze wszystkich państw, jakie otaczają Izraela, besteht zwischen Israel und Ägypten ein Friedensvertrag. To tylko pomiędzy Egiptem a Izraelem zawarty jest układ pokojowy. Und die ägyptische Regierung ist immer sehr zurückhaltend. I rząd egipski zawsze jest bardzo powściągliwy, wenn andere islamische Staaten ihre Hasstiraden gegen Israel offen proklamieren. Gdy inne państwa islamskie wokoło Izraela w jawny sposób demonstracyjnie pokazują nienawiść w stosunku do Izraela. Und vielleicht ist das ein Grund, warum dieser König des Nordens. I to właśnie może być przyczyną tego, dlaczego ten król północy dann auch über Ägypten herfällt, napadnie również na ziemię egipską, weil dieses Land sich immer relativ gemäßigt gezeigt hat gegenüber Israel. Dlatego, że ten kraj zawsze bardzo powściągliwie się ustosunkowywał do Izraela. Vielleicht machen wir jetzt wieder eine kurze Pause. Noch 5 Minuten? Teraz znowu zrobimy 5-minutową przerwę. Wir haben gesehen, dass der König des Nordens in Israel eingezogen ist. Żeśmy to oglądali, że ten król północy nadciągnie na Izraela. Jerusalem erobert hat. Zdobędzie Jerozolimę.
die Hälfte der Bevölkerung in Gefangenschaft geführt hat. I uprowadzi połowę tej ludności w niewolę. Und weitergezogen ist nach Ägypten. I dalej pociągnie aż do Egiptu. Und jetzt die Erklärung, warum die Heere der Könige der Erde nach Armageddon ziehen. I teraz możemy podać wyjaśnienie, dlaczego te wszystkie zjednoczone armie europejskie i światowe nadciągną do tej doliny Armagedon. Gott bringt sie dorthin, das hatten wir gesehen. My żeśmy już o tym mówili, że to Bóg je tam sprowadzi. Und er benutzt dämonische Mächte. I użyje do tego moce demoniczne. Das muss uns, kommt uns vielleicht eigenartig vor. Może wydaje nam się to rzeczą szczególnego rodzaju. Aber Gott benutzt im Buch Hiob Satan auch. Ale czytamy w księdze Joba, że Bóg używał również szatana. Gott kann so etwas tun. Bóg może coś takiego uczynić. Alle Dinge müssen seinen Zielen gehorchen. Wszystkie rzeczy muszą być posłuszne jego celom. Aber der äußere militärische Anlass ist einfach zu verstehen. Ale te zewnętrzne militarne powody można łatwo zrozumieć. Der Antichrist ist verbündet mit dem Herrscher über das wiedererstandene römische Reich. Antychryst będzie połączony przymierzem z tym panującym nad tym powstałym państwem izraelskim. Und er ruft nun seinen Verbündeten zu Hilfe. To on właśnie wezwie swojego sprzymierzeńca, aby pomógł mu. Gegen den Verwüster. Aby nadciągnął przeciwko tym temu, który przyszedł, aby go zniszczyć. Was verwunderlich ist, to, co nas tutaj dziwi, dass der Verwüster es ihm gelingt, die Stadt einzunehmen, że temu niszczycielowi uda się zniszczyć miasto und bis nach Ägypten zu ziehen, i pociągnąć aż do Egiptu, und die Hilfe immer noch nicht da ist. A pomocy jeszcze dalej nie będzie. Wenn wir denken, dass ein Flugzeug von Rom bis Israel, ein Überschallflugzeug, nicht einmal eine Stunde braucht. Gdy weźmiemy to pod uwagę, oder etwas mehr wie eine Stunde. Gdy weźmiemy to pod uwagę, że samolot myśliwski lecący z Rzymu do Izraela, tak jak to pokazuje strzałka na planszy, potrzebuje tylko trochę więcej jak jedną godzinę, aby się tam znaleźć, lecąc z prędkością ponaddźwiękową. Dann können wir kaum verstehen, dass das so lange dauert, bis die Hilfe da ist. To trudno nam zrozumieć, dlaczego tak długo to będzie trwało, zanim nadejdzie pomoc. Aber die Frage ist, ale powstaje też i takie pytanie, wie viel nach diesen Siegelgerichten, den Posaunengerichten und den Schalengerichten? Ile jeszcze w Europie pozostanie z Europy po wykonaniu tych sądów w postaci pieczęci, w postaci trąb, w postaci wylewających się czaszy? Hier in Europa noch ganz und heil ist. Das habe ich schon gesagt. Ja, ja, ich weiß. Na, mach trotzdem. Ach nie so. Wiemy. Und von daher glaube ich, dass das einfach so lange dauert. I to właśnie przypuszczalnie z tego powodu będzie tak długo trwało, weil die ganze Technik, die wir heute haben, gdyż cała ta technika, którą dzisiaj posiadamy, wahrscheinlich gar nicht mehr zur Verfügung steht. Prawdopodobnie już w tym okresie czasu nie będzie dana nam do dyspozycji. Wir stellen uns immer unsere heutigen Verhältnisse vor. Bo my zawsze sobie wyobrażamy zdarzenia według tych możliwości, jakie dzisiaj widzimy. Aber nach diesen Gerichten wird es in Europa anders aussehen als heute. Ale po spełnieniu wszystkich sądów w Europie będzie inaczej wyglądało niż w obecnym czasie. Ich glaube, diesen Text können wir rasch übergehen, weil wir das bei dem letzten Thema schon hatten. Myślę, że tekst i tą planszę możemy szybko przejść,
Dlatego, że żeśmy ją oglądali już w poprzednim wykładzie. Also ich glaube, dass das verbündete Heer kommt, um dem Antichristen gegen den Verwüster zu helfen. A więc mówiliśmy o tym, że sprzymierzeńcy z Europy przybędą, aby temu sprzymierzonemu Antychrystowi pomóc. Aber statt gegen den Assyrer zu kämpfen, ale zamiast oni walczyć przeciwko temu Asyryjczykowi, werden sie gegen den Herrn Jesus kämpfen. Będą walczyli przeciwko Panu Jezusowi. Und das Ende haben wir gesehen. A koniec ich żeśmy już oglądali. In dem Moment, wo der Antichrist sein Ende gefunden hat, w tym momencie, gdy zakończy się istnienie Antychrysta, in der Schlacht zu Armageddon, tam w tej wielkiej bitwie pod Armagedonem, werden diejenigen Juden, die in die Berge geflüchtet sind, als das Götzenbild aufgestellt wurde, to ci Żydzi, którzy uciekli w góry w tym momencie, gdy ten Bożek został postawiony w świątyni, ins Land zurückkehren. Oni wrócą z powrotem do kraju. Denn nun müssen sie von dem Antichristen keine Verfolgung mehr erwarten, denn er ist nicht mehr da. Bo nie będą się już obawiali prześladowania ze strony Antychrysta. Nie będzie go już. Und wir wollen einmal den Vers. Przeczytajmy teraz ten tekst. Powrót resztki izraelskiej i wygnanie okupanta. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. Psalm 126, pierwszy i trzeci wiersz. Es ist interessant, dass es in diesem Vers nicht heißt, jest to interesujące, że w tym wierszu nie jest napisane, als der Herr die heimkehrenden Zion zurückführte, waren sie wie die Träumende, sondern waren wir wie die Träumenden. Że nie jest napisane, gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Babilonu, byli oni jak we śnie. Nie, tu jest napisane, byliśmy jak we śnie. Wir, my, das sind die Treuen, die in denen die Flucht nicht gelungen ist. To są ci wierni, którym nie udała się ucieczka. Die in Jerusalem zurückgeblieben sind. To są ci, którzy pozostali w Jerozolimie. Die während dieser Zeit nicht wissen, was ist mit denen passiert, die geflüchtet sind, denen die Flucht gelang. Oni nie wiedzieli, co dzieje się z tymi, którym udała się ucieczka. Und als sie nun zurückkehren, a więc, gdy oni wrócili z gór, da kommt sich der Überrest in Jerusalem vor wie Träumende. To tej wiernej resztce w Izraelu wydawało się, że są we śnie, bo widzą ich powracających. Wir können das gut verstehen. Możemy to dobrze zrozumieć. Beide Gruppen waren die, die auf den Messias gewartet haben. Obydwie te grupy byli wiernymi, którzy oczekiwali na Mesjasza. Und sie sind durch diese furchtbaren Zustände in Israel getrennt worden. I oni zostali rozdzieleni między sobą na skutek wystąpienia tych przerażających zdarzeń w Izraelu. Und nun sehen die beiden Gruppen, dass jeweils die anderen nicht umgekommen sind. I tak te dwie grupy wiernych widzą, że każda z nich nie zginęła. Und dann werden sie sagen, der Herr hat Großes an uns getan. I wtedy powiedzą, wielkich rzeczy dokonał Pan z nami. Mach weiter, aber das nächste müssen wir nicht erklären, es ist nicht so, lass es einfach so. Diese zurückgekehrten Juden aus den Bergen, aus den umliegenden Ländern, die zurückkehren nach Israel, ci Żydzi, którzy powrócili z tych otaczających gór z powrotem do Jerozolimy, werden die Besatzungsmacht, die der König des Nordens zurückgelassen hat, um dann weiter nach Ägypten zu ziehen, bekriegen und besiegen.
Oni wtedy zwyciężą te siły okupanta, które zostały zostawione przez tego króla północy w Jerozolimie i który poszedł dalej do Egiptu. Oni zwyciężą tego okupanta w Jerozolimie. Mit der Hilfe des Herrn. Z pomocą Pana. Ruhig das nächste Bild. Und Text auch. Ja. Koniec pustoszyciela i jego sprzymierzeńców. Wtem przestraszą go wieści ze wschodu i północy, dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu. I rozbije wspaniałe swoje namioty między morzem i prześliczną świętą górą. Wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże. Księga Daniela, 11 rozdział, od 44 do 45 wiersza. Das Hauptheer des Königs des Nordens, das in Ägypten ist. Ta armia tego króla północy, która w międzyczasie będzie znajdowała się w Egipcie, wird erfahren, dass seine Besatzungs Truppe, dieser kleine Rest in Israel in große Schwierigkeiten gekommen ist. Dowie się o tym, że ta resztka, ta niewielka grupa, która została w Jerozolimie jako ta załoga okupanta, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Und wird aus Ägypten wieder nach Norden ziehen, diesen Aufstand niederzuschlagen. I ta armia wróci z Egiptu, aby stłumić te powstanie w Izraelu, w Jerozolimie. Und wird sein Heer postieren zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer. I on rozłoży się obozem pomiędzy Jerozolimą a Morzem Śródziemnym. Und dann lesen wir nur in Daniel, wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. I dalej czytamy w księdze Daniela, wtedy nadejdzie jego kres i nikt mu nie pomoże. Der Herr Jesus selbst wird auf den Ölberg herabkommen. Gdyż Pan Jezus osobiście stąpi na górę oliwną. Und dieses Heer vernichtend schlagen. I tą armię zniszczy. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Przysiągł Pan zastępów, mówiąc, jak pomyślałem, tak się dzieje i jak postanowiłem, tak się staje. Asyryjczyka rozbiję na mojej ziemi i na moich górach zdepczę go, aby zdjęte było z nich jego jarzmo, a jego brzemię z ich ramion. Księga Izajasza, 14 rozdział, 24 i 25 wiersz. Also zuerst besiegt der Herr Jesus das Haupt über das römische Reich und den Antichristen, den König Israels. A więc najpierw Pan Jezus zwycięży tą głowę nad cesarstwem rzymskim, który sprzymierzony z tym królem izraelskim będzie zgromadzony na terenie Izraela. Dann als nächstes zerschmettert den Assyrer, den König des Nordens und sein Heer. Jako następna rzecz będzie przez Pana zniszczona armia Asyryjczyka, den er selbst herbeigerufen hatte, den er selbst herbeigerufen hat. Gott hat selbst den Assyrer herbeigerufen. Tą armię Asyryjczyka, którą Bóg sam sprowadził na tą ziemię. Diejenigen Juden zu züchtigen, die den Antichristen angenommen haben. W tym celu, aby doświadczać, ćwiczyć i rozprawić się z tymi Żydami, którzy przyjęli Antychrysta.
Aber nun lässt es nicht zu, dass dieser Verwüster den wirklichen gläubigen Überrest weiter bedrängt und zerschmettert ihn. Ale on nie dopuści do tego, aby ten pustoszyciel z północy dotknął jego wierną resztkę z ludu izraelskiego. Nun ist der innere Feind beseitigt, der Antichrist. I tak w ten sposób zostanie zniszczony wewnętrzny wróg, czyli Antychryst. Und der äußere Feind, der König des Nordens. I zostanie zniszczony ten zewnętrzny wróg, czyli król północy. Der Herr Jesus ist bei seinem Volk, als beim Messias. A Pan Jezus będzie wśród swojego narodu jako przyjęty Mesjasz. Das ist der Moment, wo diese letzte vierte Gruppe jetzt ins Land Israel zurückkehren will. I to jest chwila, w której ta ostatnia, czwarta grupa z ludu izraelskiego zacznie teraz nadciągać z powrotem do swojego kraju izraelskiego. Powrót Izraelitów do Izraela ze wszystkich krajów świata i wyprowadzę was spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. I zaprowadzę was na pustynię ludów i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz. Ale wyłączę spośród was opornych i odstępców, wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przychodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą. I poznacie, że ja jestem Pan. Księga Ezechiela, 20 rozdział, 34, 35 i 38 wiersz. Während diejenigen Juden, die den Antichristen angenommen haben, ihr Gericht in Israel selbst finden, podczas gdy ci Żydzi, którzy przyjęli Antychrysta, swój sąd i swój koniec znajdą w Izraelu, werden diejenigen Israeliten, die noch in allen anderen Ländern leben, to ci Izraelici, którzy żyli dotychczas jeszcze rozproszeni we wszystkich krajach świata und nun zurück in das Land ihrer Väter wollen, i będą chcieli wrócić do tego kraju swoich przodków, von Gott außerhalb des Landes Israel gesichtet. Oni będą przesiewani przez Boga poza tym krajem izraelskim. Nur diejenigen, die wirklich den Messias erwarten, i tylko ci, którzy rzeczywiście oczekiwali na Mesjasza, werden ins Land zurückkehren. Oni wrócą do swojego kraju. Jetzt könnte man denken, es ist alles in Ordnung. Teraz można by pomyśleć, wszystko już jest w porządku. Nur die wirklich den Herrn Jesus, den Messias erwartet haben, sind im Land. Tylko ci, którzy rzeczywiście oczekiwali Mesjasza, są w swoim kraju. Der Herr Jesus ist bei ihnen. Pan Jezus jest razem z nimi. Die Verwirklichung des großen Versöhnungstages hat stattgefunden. I urzeczywistnienie tego wielkiego dnia pojednania teraz nastąpiło. Sie haben den Messias erkannt, dass es der Herr Jesus ist. Oni poznali Mesjasza, że to jest Pan Jezus. Sie haben Buße getan darüber. Pokutowali z tego powodu. Das wird uns im Propheten Zacharia berichtet. Jest to opisane w księdze proroka Zachariasza. Wenn Sie fragen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Gdy czytamy, cóż to za rany na twoich dłoniach znajdujemy? Wie werden sie dann weinen, dass sie ihm diese Wunden beigebracht haben? Jakże oni będą bardzo płakać z tego powodu, że to oni właśnie zadali te rany. Aber dann werden sie ihn lieben. Ale następnie będą go bardzo miłować. Und er wird ihnen alle ihre Sünden vergeben. A on przebaczy im wszystkie ich grzechy. Und sie werden in Frieden im Land wohnen. I oni będą mieszkali w pokoju w tym kraju. Und sie wohnen so sehr in Frieden, dass die Städte gar nicht mehr befestigt sind. A będą tak w pokoju żyli, że ich miasta w ogóle nie będą strzeżone czy umacniane.
Sie haben es nicht nötig, ist ihre Sicherheit, der Herr Jesus. Nie będą tego potrzebowali, gdyż to On, Pan Jezus, jest ich zabezpieczeniem. Aber da ist noch ein Feind. Ale istnieje jeszcze jeden nieprzyjaciel. Und von dem berichtet uns diese Schriftstelle. I o nim właśnie mówi to przytoczone miejsce z Biblii. Księga Ezechiela. I mów, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko Tobie, główny książę w Mesech i Tubal. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz. W latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów mieszkają bezpiecznie. Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi chówcami i ludami, które są z tobą. Wydam cię na żer drapieżnym ptakom, wszystkim uskrzydlonym istotom i zwierzętom polnym. Księga Ezechiela, 38 rozdział, 3 i 8 wiersz. 39 rozdział, 4 wiersz. Das ist der König des äußersten Nordens. Mowa jest tutaj o tym królu tej najdalszej północy. Nicht der König des Nordens. To nie jest mowa o królu północy. Sondern der König des äußersten Nordens. Ale tu jest mowa o królu z najdalszej północy. Die Namen über die Städte, die er herrscht, kann man heute noch finden. Nazwy miast, nad którymi on panuje, można jeszcze po dziś dzień odnaleźć na mapie. Wenn man sie sprachgeschichtlich verfolgt, bedeutet Mesech nichts anderes als Moskau. Jeżeli teraz zaczniemy rozważać nazwy tych miast według rozwoju języka, to stwierdzimy, że Mesech to nic innego jak dzisiejsza Moskwa. Und Tubal ist Tobolsk. A Tubal to nic innego jak dzisiejszy Tubolsk. Und Rosz ist Russland. W niemieckim tłumaczeniu Biblii jeszcze występuje jedna nazwa miejscowości Rosz, czyli nic innego jak Rosja. Dieses Volk wird also einbrechen in das Land der Zierde, dann wenn sie schon in Frieden wohnen. Ten król nadciągnie do tego kraju, który będzie już mieszkał w pokoju. Aber auch sie werden dort ihr Ende finden. Ale również i oni tam, w tym kraju, znajdą swój koniec. Ich habe jetzt also von drei großen Feinden gesprochen, die der Herr Jesus besiegen wird. A więc mówiliśmy na temat trzech wielkich nieprzyjaciół, których zniszczy Pan Jezus. Und zwar nacheinander. A to mianowicie jeden po drugim. Zuerst den Antichristen und den das verbündete Haupt des Römischen Reiches in Armageddon. Najpierw Antychrysta i sprzymierzonego króla tego cesarstwa, nowego cesarstwa rzymskiego w dolinie Armagedonu. Dann den König des Nordens, der verbündet ist wohl vor allem mit allen arabischen Völkern. A następnie króla z północy, który połączony, sprzymierzony jest ze wszystkimi państwami arabskimi. Die schon heute in unerbittlichem Hass Israel gegenüberstehen. Którzy już dzisiaj w okrutnej nienawiści znajdują się w stosunku do Izraela. Und am Ende findet Russland sein Ende. A na koniec Rosja znajdzie swoje zakończenie. Und dann herrscht der Herr Jesus als König über die ganze Erde. A następnie Pan Jezus będzie panował jako panujący nad całą ziemią. Dann wird dieses tausendjährige Reich anbrechen. Wtedy rozpocznie się tysiącletnie królestwo, in dem Gerechtigkeit herrscht. W którym będzie panowała sprawiedliwość. Wir werden mit dem Herrn Jesus regieren. A my będziemy panowali razem z Panem Jezusem. Wir hatten gestern gesehen, dass das himmlische Jerusalem gleichsam herabkommt. My żeśmy wczoraj o tym mówili, że to niebiańskie Jeruzalem będzie zstępowało z nieba.
Und von dort aus wird die Regierung ausgeübt über die ganze Erde. I z tego niebiańskiego Jeruzalem będzie sprawowany rząd nad całą ziemią. Und dann wird endlich Frieden auf der Erde sein. Tak, aby w końcu zapanował pokój nad ziemią. Und vielleicht können wir einfach schließen mit diesen Versen aus Psalm 1 und Psalm 45. I proponuję zakończyć dzisiejsze rozważanie przeczytaniem tych wierszy z Psalmu 1 i 45. Jezus Chrystus panujący jako król. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Psalm 1, 6 i 7 wiersz. Serce moje wezbrało miłym słowem. Opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza. Strzały Twoje są ostre, ludy padają pod nogi Twoje. Upadnie serce wrogów króla. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Psalm 45, 1, 6 i 7 wiersz. Co do tego cytatu z Psalmu 45, chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Da wird derjenige, der auf dem Thron in Israel sitzt, Gott genannt. Ten, który tutaj jest nazwany jako siedzący na tronie w Izraelu, nazwany jest Bogiem. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Aber dann wird am Ende gesagt, ale na koniec jest powiedziane, dass Gott diesen König gesalbt hat. Że Bóg tego króla namaścił. Das habt ihr im Polnischen nicht? Nein. No nie ma tego. Verstehe ich nicht. Der ganze Satz, darum hat Gott dein Gott. Ah ja. Da ist ein Satz wieder in der deutschen Bibel, der im polnischen scheinbar nicht kommt, oder? Anders übersetzt ist. Hier, das ist nicht geschrieben auf dem Vortrag, auf dem PowerPoint. Ach so. Kannst du den Satz vorlesen? Tutaj na tej ostatniej planszy niedopisane jest ostatnie zdanie z tego psalmu 45. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawie, dlatego pomazał cię Bóg, twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza twego. Also der auf dem Thron sitzt, ist Gott. A więc ten, który siedzi, jest Bogiem. Und der ihn gesalbt hat als König, ist auch Gott. A ten, który go pomazał jako króla, jest też Bogiem. Das musste für die Juden immer ein Geheimnis sein. To zawsze było dla Żydów tajemnicą. Hier werden zwei Personen Gott genannt. Tutaj dwie osoby są nazywane Bogiem. Der König. Król. Und der den König gesalbt hat. I ten, który tego króla pomazał. Für uns ist das keine Schwierigkeit. Dla nas nie stanowi to żadnej trudności. Das eine ist Gott der Vater. Tym jednym jest Bóg Ojciec. Und das andere ist Gott der Sohn. A tym drugim jest Bóg Syn. Aber jest. Ja, und dann lesen wir noch, dass dieser Sohn Gerechtigkeit geliebt hat. I dalej czytamy, że ten Syn umiłował sprawiedliwość. Und Gesetzlosigkeit gehasst. A bezbożność znienawidził. Hat, das heißt, das war, als hier auf der Erde war. To oznacza, że tak było, gdy on był na tej ziemi. Da hat die Gerechtigkeit geliebt. On umiłował sprawiedliwość. Ist dafür in den Tod gegangen. Za to poszedł w śmierć. Und darum hat ihn Gott gesalbt zum König. I dlatego Bóg pomazał go na króla. Und hat ihn gesalbt mehr als seine Genossen.
I on go pomazał więcej niż jakiegokolwiek z jego towarzyszy. Die Genossen sind nicht wir. Tymi towarzyszami nie jesteśmy my. Die Genossen, das ist der Überrest Israels. Tymi towarzyszami to jest ta wierna resztka Izraela. Wir haben es nicht so sehr mit dem König zu tun. Der Herr Jesus ist nicht unser König. My nie mamy tak dużo do czynienia z królem, bo Pan Jezus nie jest dla nas królem. Er ist unser Herr. On jest naszym Panem. Aber für sein irdisches Volk ist er der König. Ale dla swojego ziemskiego ludu, narodu jest on królem. Wir werden teilhaben an seiner Regierung. My będziemy uczestnikami jego panowania, jego rządów. Und wir werden uns freuen. I będziemy się z tego cieszyć, dass er einmal auf dieser Erde, wo er verworfen wurde, że on, ten, który kiedyś na tej ziemi został odrzucony, geehrt wird. Teraz jest uczczony. Und wie wird er sich freuen, dass dann sein Volk ihn annehmen wird. I będziemy się z tego cieszyć, że jego naród w końcu go przyjął. Jedenfalls der Überrest dieses Volkes. Przynajmniej resztka z tego narodu go przyjęła. Von diesem Volk, das ihn einst verworfen hat. Z tego narodu, który go kiedyś odrzucił. Diese Dinge liegen nicht mehr weit weg von uns. Wszystkie te rzeczy nie są zbyt daleko od nas oddalone w czasie. Aber bevor das wahr wird, kommt der Herr Jesus, ich sage mal, ganz still und heimlich. Ale zanim to wszystko się urzeczywistni, Pan Jezus przyjdzie wcześniej, można powiedzieć, po cichutku i skrycie. Nicht vor den Augen der Welt. Nie będzie widziany przez oczy tego świata. Er kommt, um uns zu holen. On przyjdzie, aby to nas zabrać. Er ruft uns zu, kommt hier herauf. I wzywa nas, wstąp tutaj. Auf diesen Augenblick warten wir. I na ten moment my oczekujemy. Wir warten nicht auf das Reich. My nie oczekujemy na to Królestwo. Wir rufen nicht dein Reich komme. My nie wołamy przyjdź Królestwo Twoje. Das ist ein jüdisches Gebet. Bo jest to treść modlitwy żydowskiej. Wir rufen, my wołamy za to. Herr Jesus, komm. Panie Jezu, przyjdź. Chciałem powiedzieć, że tu jest cytat z tego psalmu 45, 8 wiersz, który nie jest dopisany na tej planszy.